Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z historią. Dziś spróbujemy ponownie zabrać Was w dawne wieki średniowiecza, a konkretnie do drugiej połowy XIV wieku i porozmawiać o dość nieznanej postaci, a mianowicie księciu śląskim Władysławie Opolskim. A dzisiejszym moim gościem jest profesor doktor habilitowany Jerzy Sperka, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, który zajmuje się późnym średniowieczem, właśnie między innymi tymi czasami, czasami pierwszych Jagiellonów, Górnym Śląskiem, Rusią Czerwoną, genealogią dynastyczną i szlachecką. Pan profesor jest autorem ponad 150 artykułów, 4 autorskich monografii. Już pięciu. I współredaktorem czasopisma Średniowiecze Polskie i Powszechne. Bardzo dziękuję, panie profesorze, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do naszego kanału. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie Mariuszu. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Także będziemy mogli porozmawiać o historii średniowiecza, późnego średniowiecza Górnego Śląska, Władysławie Opolczyku i... No właśnie, to jeżeli mamy Władysława Opolczyka, to pokażę też Państwu książkę pana profesora, wydaną w 2016 roku. Władysław Książę Opolski, Wieluński, Kujawski, Dobrzyński, Pan Rusi, Palatyn Węgier i namiestnik Polski, więc jak już sami widzicie, sam tytuł wskazuje na to, że postać nietuzinkowa. Panie profesorze, ale zanim o samym Opolczyku, to zadam takie pytanie, które mnie niezwykle intryguje, bo miałem przyjemność uczęszczać na wykłady do pana profesora i wiem, że na samym początku pan profesor zajmował się możnowładztwem małopolskim. Tak, a tu tak, śledząc tak, państwa, pańskie prace, widzę, że zaczyna pan powoli przechodzić na Górny Śląsk. No tak, to znaczy, panie dyrektorze, to jest tak, że moim zdaniem historyk powinien się rozwijać, to znaczy te jego zainteresowania powinny obejmować inne także elementy naszej historii, inne rejony, także powinien zmieniać nawet pewien okres, prawda, którym się zajmuje. Czyli nie chodzi mi o to, żeby średniowiecznik zajmował się czasami najnowszymi, tak, prawda? Ale nie jestem zwolennikiem tego, że historyk średniowiecza, mediwista, jak się zacznie zajmować, nie wiem, Władysławem Łokietkiem, tak już zostanie do końca życia przez 40 lat, prawda, swojej działalności naukowej. Moim zdaniem powinien w miarę możliwości poszerzać swoje horyzonty, bo to doświadczenie powoduje, że człowiek inaczej patrzy na różne sprawy i potrafi je odpowiednio powiązać. Natomiast w moim przypadku to był taki przypadek, bo ja rzeczywiście zacząłem od możnowactwa małopolskiego, a dokładnie od rodziny Szafrańców, od Pieskowej Skały. No jeżeli państwo znacie zamek Pieskowej Skały, w Skale gdzieś chodziliście, prawda, czerwonym szlakiem Orlich Gniazd w rejonie Ojcowa Pieskowej Skały, no to tam jest taki piękny zamek, który był w rękach rodziny Szafrańców ponad 200 lat. I to mnie zaintrygowało. Kiedyś jeżdżąc do mojej babci na rowerze tam właśnie, ten zamek podziwiałem i on tak chyba też mnie zaraził historią. No i tak się złożyło, że po iluś tam latach miałem możliwość napisania monografii rodziny Szafrańców. A rodzina Szafrańców, powiedzmy apogeum swego znaczenia, no to miała w okresie Władysława Jagieły, czasu Władysława Jagieły. I te czasy mnie wciągnęły. Wydawało mi się, że tylko tym się będę zajmował i to będzie taki temat na całe życie. No, ale okazało się, że nie. No. W pewnym momencie, jak próbowałem tam rozwikłać jakieś zagadki związane z rodziną Szafrańców, a dokładnie znalazłem rachunki królewskie, gdzie były wydatki na uzbrojenie, wydatki, które ponosił Piotr Szafraniec, a były przekazywane oczywiście z kasy królewskiej i tam było na przykład, nie wiem, 20 grzywien na zakup tam 10 kusz, 15 grzywien na zakup, prawda, jakichś hełmów, prawda, na zakup innego uzbrojenia, hełmy, różne rzeczy wchodziły i w pewnym momencie było, prawda, i znowuż przeznaczono ileś tam tych grzywien srebra na zapłacenie oddziału, prawda, królewskiego, który wyruszył, aby zlikwidować oblężenie niejakich pławniowic, które bronił Piotr Szafranic. I to mnie zaintrygowało. Mówię, co to jest? Gdzie te pławniowice?
I pamiętam, ja byłem wtedy na stażu w Krakowie, w pracowni słownika historyczno-geograficznego na Sławkowskiej i pytam się starszych i mądrzejszych kolegów, mówię, powiedzcie, mówię, co to jest, gdzie te Pławniewice są? A oni byli oczywiście, oni są bardzo tacy krakowocentryczni, więc Pławniewice, a to pewnie gdzieś tutaj niedaleko, gdzie prawda? Tak, gdzieś w okolicach Krakowa. No ale ja nie dałem za wygraną, mówię, no ale jak to, no to są lata 90. To są lata 90. XIV wieku, no i wiecie, to jakie oblężenie było, prawda? No, nawet tak na logikę. No i zaczęli mi coś tam kombinować, prawda? No, a może tutaj jakieś walki wewnętrzne, może coś tam. No ale nie dawało mi to spokoju. Okazało się, że te Pławniewice to oczywiście nie wokół Krakowa, tylko na Śląsku, na Górnym. Na Górnym Śląsku to było takie fortalicjum, czyli takie małe założenie obronne, mały zameczek, jakbyśmy powiedzieli, niedaleko Gliwic, które to fortalicjum było w rękach książąt opolskich. Zajęli to wojska królewskie pod dowództwem Piotra Szafrańca. No i tam się toczyły walki, no bo to był okres wojen między Władysławem Jagiellą a Władysławem Opolczykiem. No i od tego się zaczęło, prawda? Pojawił się Opolczyk. Najpierw zrobiłem taką książkę, najpierw artykuł, potem książkę o wojnach Władysława Jagieły z Władysławem Opolczykiem w latach 90. XIV wieku. A potem była kontynuacja, potem się okazało, że ten temat dotyczący znaczenia Opolczyka w naszych dziejach, tudzież no, tego, co zrobił i gospodarczo, i kościelnie, no to niewiele o tym wiemy, prawda, bo jak wiemy, to jest to ukrywane. Dlaczego? No dlatego, że z niego zrobiono taką czarną owcę. Mhm. Dynastii Piastowskiej, głównego wroga Królestwa Polskiego, w związku z tym, że no, toczył te wojny, czy z nim toczono te wojny, prawda, Władysław Jagiełło toczył wojny, prawda, z Władysławem Opolczykiem, a przyczyną było najpierw zastawienie zameczku w Złotorii, to jest taki mały zamek na pograniczu ziemi dobrzyńskiej, zastawienie go krzyżakom, a potem ziemi dobrzyńskiej, prawda. Przy okazji jeszcze Opolczyk, który się już zaplątał kompletnie, przywiózł taki pomysł w 1392 roku, pomysł od króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego, przeciwnika Jagieły, rozbioru Polski. Zaproponował to, żeby się postawić w takim, no, lepszej pozycji. Stwierdził, że on i inni, prawda, nad tym pracowali. Tak to odnotowano, prawda, w protokole krzyżackim. No i oczywiście krzyżacy bardzo szybko podsunęli to Jagiellę, tak, prawda. Jagiełło się wściekł, mówiąc najogólniej, jak się o tym dowiedział. No i stało się, prawda. Wojny toczyły się dalej, a z Opolczyka zrobiono takiego zdrajcę, prawda. Nie biorąc pod uwagę, i potem historycy tego nie brali pod uwagę, że realia średniowieczne były inne niż XIX-XX-wieczne. Tak, i to nie można porównywać absolutnie, prawda. Bo to tak samo. Okej, no to wiemy, dlaczego z małopolskich możnowładców profesor przerzucił się na Górny Śląsk. Na Górny Śląsk, tak. Na Górny Śląsk, no i zaczęło się. Najpierw zrobiłem otoczenie Władysława Opolczyka, bo to był taki polityk, no można powiedzieć, Europejczyk. Używali współczesnej jakiejś nomenklatury. No człowiek, który był na Węgrzech, w Czechach, na Rusi Czerwonej, tak, która była częścią Królestwa, był namiestnikiem Królestwa Polskiego. Założył klasztor w Paulinów na Jasnej Górze, więc człowiek, że tak powiem, bardzo wszechstronny, balansujący między ówczesnymi wielkimi tego świata, między właśnie Jagiełłą, Zygmuntem Luksemburskim, Karolem IV Luksemburskim, Wacławem Luksemburskim, więc to nie było książątko, który tam siedzi w tym swoim niewielkim księstwie i nic nie wie o świecie. To był światowiec, który zwiedził pół Europy, prawda, zjeździł, wszyscy go znali. No to była postać nietuzinkowa, no ale tylko książę, prawda, no więc to takie osoby zawsze gdzieś tam spychane są potem przez historię na boczny tor, no bo to nie król, prawda, no, król to jest król. Tak. A książę, no to tylko książę. No. Dobrze, panie profesorze, to w takim wypadku spróbujmy powędrować na ten Śląsk połowy XIV wieku. Zacznijmy może od takiego wstępu i samej sytuacji geopolitycznej Śląska w tym okresie. Jaką on rolę odgrywał? Czym on wtedy był i czyj był? No to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ tak mi się ciągle wydaje, że w powszechnej świadomości my ciągle zapominamy o tym, że księstwa śląskie nie weszły w skład
odrodzonego Królestwa Polskiego. To, co się stało tam ostatecznie ze sprawą koronacji Władysława Okietka w 1320 roku, to jest taka data symboliczna, prawda? Symbolicznie kończąca rozbicie dzielnicowe i zaczynająca nowe królestwo, prawda? Nowe Zjednoczone Królestwo, ale pamiętajmy, że te Nowe Zjednoczone Królestwo to jest taki kadłub właśnie. To są dwie dzielnice, Wielkopolska i Małopolska, przedzielona dwiema ziemiami, prawda, sieradzką i łęczycką, nad którym to terytorium panuje Władysław Okietek. Natomiast reszta dawnych ziem Polski nie weszła w skład tego odbudowanego czy odnowionego królestwa. No nie weszło Mazowsze, czyli wszystkie księstwa mazowieckie. Nie weszło Pomorze Gdańskie już w tym czasie w rękach krzyżackich, prawda? I nie weszły księstwa śląskie. I nie weszły księstwa śląskie. No dużo by można mówić, dlaczego tak się stało, prawda, ale najogólniej, po pierwsze, no Okietek zjednoczył tylko te ziemie, w których wymarły wcześniejsze linie piastowskie i był w stanie po ciężkich trudach to zrobić, zresztą dojrzewając politycznie z roku na rok i stając się rzeczywiście takim władcą, który miał reprezentować polskie Królestwo Polskie, a z nim dojrzewali jego doradcy, prawda, tak. I ta elita. To Okietek, taka ciekawa droga od awanturnika do męża stanu. Dokładnie, od awanturnika takiego wataszki momentami, prawda, do męża stanu. Zgadza się. Miał to szczęście, że długo żył i drugie, że potrafił wyciągać wnioski z tego, co robił, a robił nieraz bardzo złe rzeczy po prostu takie, które potem się odbijały, no, czy powiedzmy konsekwencje tego były jeszcze przez następne dziesiątki lat, prawda, odnośnie pozycji Polski czy Królestwa Polskiego. No i tak się stało, że księstwa śląskie nie weszły. Nie weszły, no bo Śląsk był w rękach w tym czasie, no w rękach piastów śląskich, którzy tam wywodzili się w prostej linii od Władysława Wygnańca, prawda? Łokietek wywodził się z linii mazowieckiej, można powiedzieć od Konrada Mazowieckiego, jak tego dosłownie, prawda? On co prawda później już z linii kujawskiej, no bo ta linia mazowiecka się podzieliła, ale to główny pień, no to jest ten pień mazowiecki. No i cóż, nasi książęta w tym czasie, każdy sobie cenił niezależność, samodzielność i nie chciał się podporządkować jeden drugiemu, prawda? No to jest oczywiste. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Dlaczego ten Łokietek gdzieś tam z jakiegoś Brześcia Kujawskiego jest lepszy ode mnie, który panuje, nie wiem, w Opolu, Legnicy, prawda? Czy Głogowie, czy już nie mówię o Wrocławiu przecież. No to przecież to nie ma co porównywać jakiegoś potężnego w tym czasie, na owe czasy, dużego Wrocławia, czy dużej Legnicy, no z niewielkim, prowincjonalnym, prawda, Brześciem Kujawskim czy Kruszwicą. No to też sobie musimy zdać z tego sprawę, prawda, że zresztą tak zawsze myślę, że czytając książki historyczne, każdy z nas powinien myśleć po prostu i zastanawiać się, wyciągać z wnioski, prawda, że starać się wczuć w tych ludzi, prawda, w ich sposób jakiś postrzegania świata i tak jak my odczuwamy no, wyższość czy niższość w stosunku do takich czy innych ośrodków, prawda? Mamy pewne kompleksy, lubimy kogoś czy nie lubimy, oni robią dokładnie to samo, prawda? No, to czy nie odkrywam tutaj niczego wielkiego, mówiąc o tym, że większość czy duża część mieszkańców, nie tylko naszego kraju, ale innych, za bardzo metropolii, stolicy nie bardzo, prawda, postrzega pozytywnie. Zawsze mówią, ach, ci tam w Warszawie, ci tam w Pradze, prawda, a tam ci robią odwrotnie, prawda? No ta prowincja, ta prowincja, która ci z prowincji. Więc te pewne niuanse, które potem przekładały się na działania polityczne, miały dużą rolę. No więc tak się stało, jak się stało. Ci książęta, jak mówię, byli niezależni, byli samodzielni, nie chcieli się podporządkować jeden drugiemu, chyba że cóż, no cóż możemy zrobić, albo siłą kogoś podporządkować, albo go przekonać, albo wrzenić się odpowiednio, prawda, i przejąć spadek, prawda, jak nie ma męskiego potomka, a jak nie, no to jest problem, prawda, co zrobić? Pamiętajmy o tym, że to my tak uważamy, że wszystko odbywało się z pewną świadomością, z jakąś głębszą myślą, a to nie zawsze tak jest przecież w polityce. My mówimy, no dlaczego oni nie chcieli się zjednoczyć i utworzyć Zjednoczenie Polskie, ale tak samo nie chcieli się we Francji zjednoczyć, prawda, i trzeba było ich siłą poszczególne prowincje w XV wieku łączyć. Tak samo tutaj, prawda, u nas w tym wieku XIV ci księżęta się nie chcieli podporządkować. No efekt był taki, że Okietek
złączył w królestwo to, co się udało, prawda, czyli tamte, bo w Wielkopolsce już nie było rodzimej linii, prawda, to samo w Małopolsce, to samo na Pomorzu Gdańskim, ale tam, gdzie ci książęta byli, to oni mu się nie chcieli podporządkować. I nie podporządkowali mu się. No i potem co się stało? No stało się to, co się, no co się musiało stać. Pamiętajmy o tym, że przez pewien czas korona polska jest w rękach dynastii czeskiej, prawda? Dynastii Przemyślidów. W średniowieczu, nie tylko w średniowieczu, prawo do tytułu było świętością, prawda? Jeżeli ty byłeś, miałeś prawo do jakiegoś tam, jakieś tam terytorium, a w tym wypadku do korony, no to było twoje niezbywalne prawo. Przemyślidzi takie prawo mieli, bo byli królami Wacław II, Wacław III, więc ci, którzy dziedziczyli po nich, czyli w tym wypadku ostatecznie Jan Luksemburski, był także królem Polski. I on się tak tytułuje. On się tytułuje królem Czech i Polski. O czym się zapomina bardzo często, pomijając to, że on był taki zły i niedobry, i co on chciał tytułu polskiego. On domagał się tego do swoich praw. Dla niego to Łokietek był uzurpatorem, który zabiera mu to, co mu się prawnie należy. Tak, no bo patrząc na to z perspektywy czysto legalnej, to rzeczywiście to Jan Luksemburski, biorąc pod uwagę dokładnie. Może nam się podobać albo nie, ale taka była rzeczywistość. I cóż, takie sytuacje zawsze potem rodzą konsekwencje. Jeżeli ktoś ma prawa do czegoś, no to jeżeli ma możliwość wykorzystania tego i przełożenia na rzeczywistość, czyli przejęcia jakiegoś terytorium, bo do niego mam prawo, bo jest silniejszym, bo ma poparcie możnych, w tym wypadku czeskich, to robi. I tak się stało z Luksemburczykiem, który jak się tak, że tak powiem, otrząsnął w Czechach, troszkę stłamsił tą opozycję, którą miał i to sporą, to ci, którzy mu tam doradzali, stwierdzili, no królu, ale ty jeszcze masz królestwo tam w Krakowie, w Gnieźnie i Poznaniu, trzeba by coś z tym zrobić. To z tych źródeł, które my znamy, to wiemy, że w dużym stopniu ci doradcy czescy mu doradzili właśnie, doradcy doradzili, prawda, żeby upomniał się o te prawa. I stąd się rodzi jego wyprawa w roku 1327 przeciwko Łokietkowi. A po drodze, no co ma? No po drodze ma Śląsk. No przecież musi do Krakowa, żeby dojść, no to trzeba Bramą Morawską wejść, zająć Górny Śląsk albo tych władców tamtejszych podporządkować, żeby narzucić im zwierzchnictwo, no i doprowadzić dalej, bo to jest też taka logika, prawda, działań. I tak się stało. A weźmy pod uwagę, że Śląsk w tym czasie jest bardzo rozdrobniony, bo to też zawsze się śmieję, bo studenci zawsze mają wielki łyk, kiedy mówię, że ta linia śląska była najbardziej rozrodzona, największą rozrodczością się cieszyli i charakteryzowali, bo tak rzeczywiście rozbicie źlenicowe, jak pamiętamy, zaczęło się, prawda, tam w XII wieku, prawda, była konsekwencją no, całej sytuacji, ale także no, powiedzmy tego, że Krzywousty rozdzielił, czy wydzielił swoim synom swoje dzielnice. Oczywiście wyznaczył następcę i tak dalej, ale to jak to wiemy... Długo nie przetrwało. Długo nie przetrwało, bo ten zwierzchnik, który musiał być najstarszy, no to chciał się pozbyć tych młodszych, młodsi się chcieli pozbyć tego starszego, no i wiadomo, że wkrótce wszyscy sobie skoczyli do gardeł i w efekcie jedność krajów została utracona. Wytworzyły się poszczególne linie piastowskie, prawda, które od synów Bolesława Krzywoustego albo jego dalszych, że tak powiem, następców wzięły początek. No i niektóre szybko się skończyły, jak nie wiem, linia krakowska, linia wielkopolska skończyła się tam na Przemyśle w 1296 roku, a książęta śląscy sobie radzili. Jak rodzili sobie bardzo poważnie, że tak powiem, bo proszę sobie wyobrazić, że na początku XIV wieku tak można się doliczyć no, 20 kilku księstw na niewielkim terenie, przecież obszarze, prawda? Oni już byli w tym czasie podzieleni na dwie takie linie, górnośląską i dolnośląską. Dolnośląska, może od tego zaczniemy. Dolnośląska zaczęła się od Bolesława Wysokiego, syna Władysława Wygnańca, tak?
A można powiedzieć, że od Henryka Brodatego i potem jego syna Henryka Pobożnego to są ci, którzy potem będą rządzić w Legnicy, w Głogowie, we Wrocławiu, w Świdnicy, w Oleśnicy, to są te, to są ci Piastowie. Natomiast drudzy, czyli Piastowie Górnośląscy, wzięli początek od Mieszka Plątonogiego, brata młodszego, to był młodszy brat Bolesława Wysokiego, który wywalczył sobie Racibórz i okolice, potem to poszerzono mu Kazimierz Sprawiedliwy, władca Krakowa, oddał mu dwie kasztelanie, Bytomską i Oświęcimską, czy mało kto teraz wie, że właściwie to była Małopolska. Że to była Małopolska, że dzisiejsze serce Górnego Śląska to jest dawna Małopolska. Potem sobie wywalczył jeszcze Opolszczyznę, no i powstało takie księstwo, no jest zwane potocznie księstwem opolsko-raciborskim, choć właściwie prawidłowo to jest księstwo opolskie, no ale już nie wchodząc w szczegóły. No i jego następcy dali początek tym książętom górnośląskim. To księstwo opolsko-raciborskie, ono się rozpadnie na mniejsze części po śmierci wnuka Mieszka Plątonogiego, Władysława I Opolskiego. Wtedy powstanie księstwo raciborskie, bytomskie, cieszyńskie, opolskie, a później jeszcze tamte też się rozpadną na mniejsze części, prawda? Powstanie oświęcimskie, potem się ukształtuje strzeleckie, niemodlińskie, więc to no te podziały dynastyczne, które będą wynikały z, no, z czego? No, z tego, że to były władztwa patrimonialne, a w związku z tym spadkobiercy panującego, jego synowie mieli prawo do części po ojcu, prawda? W związku z tym dostawali te części, czy to po dobroci, czy wywalczywszy sobie, czy w wyniku podziału. No i jeżeli mieli kolejnych potomków, no to mieliśmy potem takie malutkie księstewka, jak nie wiem, księstewko zatorskie, prawda, które sprowadzało się do miasteczka Zator, miasteczka Wadowice i tam kilkunastu wsi wokół tego. No ale to był książę. Prawda? Tak, czy, był, prawda? Prawda? Czy, no, no oczywiście, czy inne tego typu, prawda, niewielkie twory. W związku z tym te księstwa ekonomiczne i militarne nie były zbyt znaczące, prawda? No bo to jest oczywiste, prawda? Ale z drugiej strony rządzone przez książąt. Samodzielny książąt, prawda? Którzy, dobrze, on tam sobie siedział na tym swoim zamku, który najczęściej był przy jakimś tam większym mieście, ale te miasta po pierwsze nie były duże i warstwo nie było duże, ale on był samodzielny, prawda? No i wracając do tego Jana Luksemburskiego, no i cóż się stało w tym 27 roku? On idąc w kierunku Krakowa najpierw schołdował książąt górnośląskich, czyli księcia cieszyńskiego, opolskiego, raciborskiego, oświęcimskiego, bytomskiego, którzy widzą, co się dzieje, ruszyli na jego przeciw, naprzeciw tej armii, która tam szła od Pragi, ruszyli do Opawy. Opawa to niedaleko, prawda, naszej granicy od Raciborza, to tam, nie wiem, za 30 kilometrów, prawda, mamy piękne miasto Opawę. Tam czekali już na Luksemburczyka, no i tam doszło do hołdów. Oni złożyli hołdy, prawda, hołdy lenne Janowi Luksemburskiemu jako królowi Czech i Polski. I to jest właśnie charakterystyczne. We wszystkich dokumentach, które się zachowały, no w oryginale, czy tam w jakichś tam kopiach, czy odpisach, on zawsze tytułowany jest jako król Czech i Polski. Więc pamiętajmy o tym, że to nie jest tak do końca, jak to później zostało skomentowane przez Jana Szczarnkowa, już takiego świadomego, że tak powiem, polskiego polityka podkanclerzego czasów Kazimierza Wielkiego, który tam tych książąt śląskich od czci i wiary odsądzał, mówiąc, że to zdrajcy, że dobrowolnie się podporządkowali. Weźmy pod uwagę, że w tym czasie, w 27 roku, ciągle nie było wiadomo, czy te Królestwo Polskie się utrzyma pod władzą Władysława Kietka, czy nie. Czy może przyjmie Luksemburczyk. Czy przyjmie Luksemburczyk, właśnie. Więc to tak zawsze, ja mówię, do tego trzeba podejść spokojnie, jak i w ogóle do naszych, nie tylko naszych dziejów, ale w ogóle. Historyk powinien podchodzić obiektywnie, bez emocji po prostu, czy starać się te emocje jakoś tam troszeczkę trzymać na wodzy, żeby zrozumieć tych ludzi, nie z perspektywy XX wieku, prawda, że to jak to można się było podporządkować. Tak, temu. Łatwo sądzić. Tak, prawda? Łatwo sądzić, zdrajcy, ale przecież to szedł człowiek, który miał, mówię o królu Luksemburczyku, który miał prawo do tronu polskiego i jakby pokonał Łokietka, tak właśnie gdyby pokonał Łokietka pod,
pod Krakowem nie interweniował król węgierski Karol Robert, no to pewnie mówilibyśmy inaczej. Nieudacznik Łokietek niestety nie doprowadził do zjednoczenia, tylko zrobił to wielki król Jan Luksemburski. Ja to tak sobie często troszeczkę dworuję z tego, z tych komentarzy, które byśmy przeczytali, ale tak pewnie by było. W podręcznikach byśmy tak czytali. No. Więc trzeba wziąć pod uwagę to, że no ci mimo wszystko drobni książęta, prawda, którzy widząc tą potężną armię, no mieli, zastanawiali się, na kogo postawić, na Łokietka, który jest tam w Krakowie, ma cały czas problemy, czy na tego Luksemburczyka, który idzie i też ma prawa do tronu polskiego. Schołdował ich, prawda? No i potem mamy już tego konsekwencje. 2 lata później zrobił to z Dolnym Śląskiem, częściowo po dobroci, częściowo siłą, jak to się wtedy działo. I stało się i Śląsk, czy książęta śląscy od 1327-29 roku stali się lennikami króla czeskiego, a potem no, za tym poszły dalsze konsekwencje, bo to też zawsze weźmy pod uwagę to, że jeżeli się kogoś schołduje, prawda, no to już instytucje państwowe, jeżeli one są, w tym kancelaria przede wszystkim królewska, myśli, co tu zrobić, żeby to związać, prawda, z królem. Już centralizować. Centralizować, prawda, oczywiście, panie Mieroszu, centralizować. No i w 1348 roku już następca Luksemburczyka, jego syn, Karol IV Robert, inkorporował księstwa śląskie do korony czeskiej i stały się one częścią, integralną częścią korony. Korony czeskiej, prawda, i stało się, prawda, i stało się. Łokietek wcześniej próbował tych książąt śląskich powiązać ze sobą, bo to nie jest tak, że on nie próbował, ale on był zbyt słaby. Próbował, tam był mediatorem, prawda, był w różnych konfliktach na Dolnym Śląsku, tu pozyskiwał książąt górnośląskich, nie wszystkich oczywiście, niektórzy go lubili, inni go nie lubili, prawda, to by dużo o tym można mówić, ale starał się to robić, ale był zbyt, można powiedzieć, no, mało atrakcyjnym partnerem politycznym, prawda? Tak, no bo w tym momencie, no, chyba nie pomylę się, stwierdzając, że Czechy pod rządami ostatnich Przemyślidów i pierwszych Luksemburczyków przeżywają swój drugi okres rozkwitu. Ale rzeczywiście. Właściwie wchodzą w szczyt. Tak, szczyt swego rozwoju, dokładnie. No. Dokładnie. Ostatni Przemyślidzi, a to no, wprowadzili te Czechy no, do pierwszej ligi, można powiedzieć, tak, europejskiej. To się wiązało w dużym stopniu z odkryciem, nie wiem, złóż srebra w Kutnej Chorze i nie tylko w Kutnej Chorze, no i wielkie pieniądze, które się pojawiły, prawda? To wiemy, że no, politykę można robić, jak się ma te 3 rzeczy. Pieniądze, jeszcze raz pieniądze, prawda? I to powodowało, że kraj się bogacił, dynastia się bogaciła, były ambicje, no stąd się wzięły tam pomysły Przemysła Otokara, że będzie rywalizował o tron cesarski w Niemczech, prawda? No skończył marnie, zginął w bitwie pod Suchymi Krutami, ale ambicje były wielkie, prawda, jego. I później Luksemburgowie wprowadzą to jak tu pan mówił, wprowadzą Czechy rzeczywiście w okres rozkwitu. No, syn Jana Luksemburskiego, Karol IV, no to jest, on jest wielbiony przez Czechów do dnia dzisiejszego. No, to jak się spotykam z wszystkimi kolegami, to zawsze przypominają, a ty mówi, ty pamiętaj, mówi, jak była taka ankieta, mówi, lat temu, już nie wiem, czy już kilka, czy kilkanaście, na najbardziej popularnego Czecha, prawda, to kto wybrał? Karol IV Luksemburski. Ja się mówię, no święty Czech, rodowity Czech, prawda, z Luksemburga, ale tak, oni, po pierwsze on się integrował, znaczy on się poczuwał jako prawie, że Czech, prawda, i tak emocjonalnie związał się z Królestwem Czeskim, z Czechami. W związku z tym Czesi go znakomicie postrzegali, a potem po drugie zrobił wielkie rzeczy dobre dla nich po prostu, więc oni go postrzegają jako... Havel był chyba na 3. miejscu, dopiero czy na 2. prawie za nim, więc to pokazuje, jaką sympatią się cieszył, no poprzez swoje czyny, prawda, więc wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o co pan pytał, no to rzeczywiście na to, co się stało w latach 20. i potem w 1348 roku, trzeba też popatrzeć no, z punktu widzenia przede wszystkim tych realiów no, połowy XIV wieku, a nie XX wieku, mówiąc, prawda, że oni tam zdradzili i zachowali się tak, a nie inaczej. Ja to zawsze daję taki przykład. Nie wiem, czy to się przebija do jakiejś tam świadomości świata historycznego, czy nie. Mówię, no, a dlaczego my tak źle postrzegamy tych książąt śląskich, skoro a dobrze postrzegamy książąt mazowieckich? Przecież tam ci też bronili do końca swojej niezależności. Do końca.
Jagiełło ich siłą właśnie przymuszał do tego, żeby mu hołd złożyli, a po jego śmierci to samo przyjeżdżali, mówili, a to nie jesteśmy Polakami, prawda? My jesteśmy, mamy swoje biskupstwo, mamy swoich książąt, o co chodzi? No ale się stało tak, jak się stało. To były inne realia i nie były, korona polska mogła sobie pozwolić, prawda, żeby te Mazowsze pomalutku wchłaniać. Tak, wtedy dysponowało odpowiednim potencjałem. Potencjałem, ale nie w XIV wieku, tak. Ale nie w XIV wieku, w czasach Władysława Okietka. Właściwie być może można byłoby spróbować pokusić się o stwierdzenie, że stanięcie przez któregokolwiek z książąt czeskich po stronie Okietka byłoby politycznym samobójstwem, bo Okietek nie był w stanie ich obronić militarnie, prawda? Dokładnie, dokładnie. To tak się zresztą działo, jak mówię, on próbował być takim mediatorem między książętami śląskimi, nawet wspierał militarnie jedną ze stron w takim konflikcie między książętami Głogowskimi a Legnickimi, ale na tym się kończyło. Oni oczywiście przyjeżdżali do Krakowa, tam nawet wystawiali dokumenty, że tutaj nasz królu, prawda, będziesz naszym, prawda, czy jesteś naszym zwierzchnikiem, albo, ale to były tylko słowa, to za tym nie szło, nie szedł stosunek, nawiązanie stosunków takich prawnych, prawda, powiedzmy lennych, tak. Że oni składają hołd, prawda, jestem twoim lennikiem i sprawa załatwiona. Do czegoś takiego nie doszło, w związku z tym Jan Luksemburski miał tutaj pełne pole do popisu, no i wykorzystał to po prostu. On narzucił te nowe ramy prawne, no i w efekcie książęta śląscy stali się lennikami, prawda? I Śląsk do 1740 roku, do wojen między Austrią a Prusami, prawda? No był czeski, prawda? To znaczy oczywiście te królestwo czeskie, ono zmieniało swój status właściciela i tak dalej, ale tak to było i przez te następne 400 lat Śląsk był czeski, prawda? O tym zapominamy, prawda? Tak samo jak my mamy sentyment, nie wiem, do Lwowa, prawda? Że Lwów tak samo przez 400 lat był polski, prawda? Ta Ruś Czerwona, która została podbita przez Kazimierza Wielkiego, to jest historia Polski, prawda? To jest historia Polski. Tak Czesi uważają, że te 400 lat to jest historia czeska. Warto sobie to uświadomić, prawda? Konsekwencje tego no, potem były takie, jakie były, że ci książęta śląscy byli lennikami królów czeskich, żeby w jakiś sposób doprowadzić, wyrwać jakieś księstewko z ich rąk, nie było takie proste, co jest. Mamy przykłady księstwa oświęcimskiego, zatorskiego, które kupiono. Siewierskiego, prawda, które kupił Zbigniew Oleśnicki, prawda. Ale wymuszenie nawet na księciu takiego czy innego takiej decyzji, czy zakup, wiązał się z tym, że na to musiał wyrazić zgodę król czeski, prawda? Potem Sejm czeski. To nie było takie proste, że my to zajmiemy i już nikt nie jest załatwiona sprawa. Nie, to ciągnęło się to potem jeszcze przez lata, zanim zostało to regulowane prawnie. I to już był pewien problem, prawda, żeby przeprowadzać jakieś tam rewindykacje. No dobrze. W takim wypadku mamy sytuację Śląska w połowie XIV wieku zarysowaną jako krajów schołdowanych, księstw schołdowanych przez Królestwo Czeskie, niestety na ten moment poza zasięgiem polskiej korony. Tak. W takim wypadku, panie profesorze, przejdźmy do naszego bohatera, do Władysława Księcia Opolskiego. Może parę słów, gdyby pan profesor zechciał powiedzieć o jego dziedzictwie. Tak? Wiemy, że sama kwestia jego daty urodzin nie jest jasna. No tak. No niestety, nasza wiedza, powiedzmy, o taka szczegółowa wiedza o poszczególnych piastach, w tym wypadku piastach śląskich, jest ograniczona z racji na ograniczone ilość źródeł, no bo to jest ta główna przyczyna, że mała ilość źródeł powoduje, że my, jak jeszcze wiemy, kiedy ktoś zmarł, i to też jeszcze nieraz nie bardzo dokładnie, i to mówimy o książętach, to już jeśli chodzi o urodziny, to już jest problem. Daty śmierci odnotowywano, no zwłaszcza w źródłach kościelnych, nie wchodząc w szczegóły, chodziło o to, prawda, żeby potem można było zawsze, jeżeli dany władca, powiedzmy, zasłużył się na rzecz na przykład takiego czy innego klasztoru,
Potem mniszki mogły się modlić, prawda, za jego duszę, no to trzeba było wiedzieć, kiedy zmarł, prawda, więc w tym dniu tą datę dzienną odnotowywano, nie zawsze datę roczną, ale datę roczną to już z innych źródeł można było się, historycy mogą zinterpretować, nieraz mamy wszystko, prawda. Ale w przypadku narodzin tu jest problem. Tego nie odnotowywano. To dopiero później staje się taką właściwie, może nie normą, ale przypływ źródeł, powiedzmy w szeroko rozumianym kręgu polskim powoduje, czy rozwój kultury powoduje, że narodziny dziecka królewskiego czy książęcego gdzieś tam są odnotowywane. Ale nie na zasadzie, że to trzeba odnotować. Przypadkowo, prawda? I w związku z tym, jak mamy ten wiek XIV, prawda, i gdzieś tam lata 20 czy 30 XIV wieku, no to jest problem. I stąd w książce mamy tam 1326-1330, no bo to jest dyskusja między historykami, próbuje się różnymi sposobami odpowiedzi na pytanie, kiedy on się urodził, prawda? I jedni opowiadają się za wcześniejszą datą, inni późniejszą, ale to nie są daty, które są takimi datami wynikającymi gdzieś z zapisu. To jest dedukcja, prawda? I jednym się wydaje, że on ten wiek sprawny osiągnął wcześniej, a nawet nie wiemy, kiedy ten wiek sprawny on osiągnął. Inni to próbują zastanawiać się, licząc to od momentu jego przybycia na Węgry, co też nie jest odnotowane w związku z tym. Jednym wychodzi ten rok 1326, innym 28, a innym jeszcze 1330, ale w tym przedziale na pewno się urodził, tak, prawda? Tak. To wiemy. No. Więc to nie jest przypadłość, powiedzmy, tutaj Władysława Opolczyka, ale wszystkich naszych książąt. Także profesor Jasiński napisał 3 tomy takich genealogii czy rodowodu książąt śląskich, gdzie próbował, no, starał się ustalić te najważniejsze daty, datę urodzenia, datę śmierci, prawda, tam za mąż pójścia czy ożenku danego księcia czy księżniczki. No i zajęło mu to wiele, wiele lat po prostu, wiele pracy, no bo nie mamy takich konkretnych informacji, jak to później miało miejsce w przypadku ksiąg parafialnych, gdzie odnotowywano, prawda, datę urodzenia. Był to obowiązek, żeby takie wpisy dokonać. Jak wyglądało władztwo, ojcowizna Władysława w momencie przejęcia rządów? No to było niewielkie władztwo, bo to, żeby jeszcze sprawę jakoś tak wyjaśnić od samego początku. Władysław Opolczyk, no to jest w prostej linii spadkobierca Mieszka Plantonogiego, o którym już wspominałem. On był władcą tego księstwa opolsko-raciborskiego. To księstwo opolsko-raciborskie, czy opolskie, jak poprawnie to powinno brzmieć, w latach 80. XIII wieku rozpadło się na 4 księstwa najpierw. Raciborskie, Cieszyńskie, Bytomskie i Opolskie. I Władysław, znaczy i księstwo opolskie, no, przejął jeden z synów Władysława o imieniu Bolesław. To Bolesław I. Bolesław I, który w naszej historii jest kojarzony głównie z wydarzeniami w Krakowie, z tak zwanym buntem wójta Alberta, kiedy przeciwko Łokietkowi zbuntowali się mieszczanie krakowscy, którzy chcieli na tron wprowadzić Jana Luksemburskiego. Ponieważ ten nie mógł przybyć, zaproponowali to właśnie Bolesławowi Opolskiemu. On przybył tam w 1311-12 roku, bo to jest taki przełom 11-12 roku. Nie udało mu się tego osiągnąć. Zajął miasto, ale nie zajął Wawelu, no i musiał z powrotem wracać do swego księstwa. I to jest chyba jedyne jego wydarzenie, które w takich popularnych podręcznikach gdzieś tam odnotowane jest, prawda, z Bolesławem I Opolskim. Bolesław I Opolski oczywiście miał swoich następców, miał swoich 3 synów. I to księstwo, niewielkie księstwo opolskie, podzieliło się już na 3 części. Opolskie, Strzeleckie i Niemodlińskie. To był Bolesław II. I synem Bolesława II był właśnie Władysław. Władysław, który miał młodszego brata Bolesława, już w tym wypadku był to Bolesław III, prawda? I oni razem dziedziczyli na niewielkim księstewkiem opolskim. To było Opole i okolica, z takich większych
nie mówię miast, z miasteczek, prawda, to było Olesno, to był Gorzów Śląski, później jeszcze Lubliniec, który został dokupiony, prawda, do tego władztwa. Ci dwaj bracia dziedziczyli po połowie, także po połowie miasta i to miasto zostało podzielone między nich. Więc fizycznie w tym mieście przebiegała granica między jednym bratem a drugim, że tak powiem, władztwem jednego a drugiego brata. To, przepraszam, profesorze, ale od razu mi się nasuwa takie pytanie. Skoro mamy miasto, które jest otoczone murami miejskimi, dzielimy je na połowę, jak wyglądała kwestia obrony miasta przed przeciwnikiem, skoro jeden z książąt mógł, bo oni prowadzili własną niezależną politykę, tak? To mogło się zdarzyć, że dochodziłoby do konfliktu wewnątrz. Znaczy ja może bardziej bym tutaj wyjaśnił to na przykładzie Bytomia. Dlaczego? Bo my to znamy. Tutaj oczywiście domyślamy się, że to było wszystko podzielone po połowie i każdemu się połóweczka należała, prawda? Ale przykład Bytomia, gdzie tamtejsza linia Piastów Bytomskich wymarła w połowie XIV wieku, nie wchodząc w szczegóły. Księstwo bytomskie, w skład którego wchodził Bytom, Kędzierzyn, znaczy Koźle, dzisiejsze Kędzierzyn, Koźle, prawda, Koźle, ale także Gliwice, ale także Czelać i Siewierz, mało kto o tym wie, prawda, że Czelać i Siewierz, teraz fragmenty Zagłębia, prawda, to jest dawny Śląsk, zostały podzielone między dwie linie piastowskie, między Piastów Cieszyńskich i Oleśnickich. I tak się stało, że Bytom, który był najważniejszym, największym miastem, został podzielony po połowie. I tam to wydzielono, prawda? Wzdłuż tej ulicy, takiej nazwy, te domy po prawej należą do księcia Oleśnickiego, a te po lewej, ta lewa pierzeja, prawda, to już do księcia Cieszyńskiego. Od tej bramy, prawda, należy fragment miasta i fragment murów do tego księcia, od tej bramy do tego księcia. W Bytomiu muru nie pomiędzy, było, prawda, pomiędzy nie było, ale było to ściśle wyznaczone, były osobne władze miejskie, które rządziły częścią cieszyńską i częścią oleśnicką. Więc gdyby doszło rzeczywiście do konfliktu, tam akurat nie mieliśmy takiego przykładu, prawda, no to pewnie jedna i druga strona by się, że tak powiem, ufortyfikowała w jakiś tam sposób i próbowała bronić swojego. To samo przecież działo się na zamkach możnowarczych. Tak wracamy do tych zamków możnowarczych. Tu niedaleko szukając Bobolice. Bobolice były tak podzielone między dwie rodziny i tam już był mur. Przecież zamek niewielki, nawet teraz po tej odbudowie, którą przeprowadzono, to widać, że to nie jest jakieś wielkie tam założenie. I ten niewielki zamek był podzielony w XV wieku murem między jedną rodzinę tam szafrańców, a drugą stronę, rodzinę chyba Krezu, jak sobie dobrze przypominam, gdzie dochodziło do konfliktów, prawda, że ten coś tam się stało, prawda, i ci z jednej strony muru zrobili tym coś złego, tym z drugiej strony muru. Więc tak to wyglądało. No, niesamowita historia. Więc tutaj w przypadku Opola tak, no, albo to było dokładnie określone, spisane, prawda, że te kwartały należą do tego księcia, prawda, i to jest jego, a z drugiej strony do drugiego, do brata, prawda, wiemy, że ta miłość braterska to tak często była, zwłaszcza wśród książąt, prawda, dokładnie, więc te konflikty były na porządku dziennym. Tutaj tego myśmy uniknęli, ponieważ bardzo szybko Władysław Opolczyk opuścił Księstwo Opolskie. No bo to, czym dysponował, no to niewielkie władztwo, no jakie mu dawały perspektywy? No żadne, prawda? I to jest przykład nie tylko jego, że trzeba szukać chleba gdzieś indziej, próbować tam zbudować swoją karierę gdzieś indziej, na innym dworze po prostu, żeby nie egzystować razem z bratem na tym niewielkim terytorium, prawda, podzielonym między siebie, no bo wyobraźmy sobie sytuację dalszą. No. Obydwaj mogą mieć potomków męskich, prawda? Jeżeli nawet oni się dogadają, no to to kuzynostwo się nie dogada, prawda? Skoczą sobie teraz, będą sobie robić na złość i tak dalej. No i tak często było, prawda? Że tutaj sentymentów, że to jest jedna rodzina, to nie było żadnych, prawda? Bo każdy chciał wziąć dla siebie, prawda? Jak więcej. Te dziedzictwo Władysława Opolczyka było takie marne, że tak powiem, no bo to pół miasta, można powiedzieć pół zamku, no bo jakby trzeba było się powiedzieć, to pół zamku, prawda, jednego, pół zamku drugiego,
Część, tak się przyjmuje, że tam ta część północno-wschodnią księstewka otrzymał Władysław Opolczyk, a jego młodszy brat tą drugą, prawda, południowo-zachodnią, z drugiej strony po prostu jakby miasta. No. Czyli rzeczywiście niewielka przestrzeń. No i panie profesorze, przed Opolczykiem stoi decyzja, tak? Skoro wiadomo, że trzeba jechać za chlebem, no to gdzie jedziemy? No właściwie ma trzy logiczne wybory. Tak. Ma albo Królestwo Czeskie, własnego lennika, no i ostatecznie wiemy, że wybiera Węgry. I to jest ciekawe też pytanie, dlaczego jednak nie Czechy, bo jego brat jako patrona, protektora wybrał króla czeskiego. No ale no, nie sposób nie zadać pytania, dlaczego nie rozważył jednak w tym kontekście wariantu polskiego, bo ten moment, on wchodzi na arenę dziejową po śmierci swojego ojca w 1356, pamiętam. I mówimy już o Królestwie Polskim pod rządami Kazimierza Wielkiego, które też zaczyna powoli wyrastać czy pretendować do roli regionalnego mocarstwa. Dlaczego kierunek węgierski? Dlaczego nie czeski? Dlaczego nie polski? No, z tym mocarstwem to jeszcze tak... Jeszcze trochę. Dosłownie. Jeszcze trochę. To możemy mówić, ale tak 100 lat później, tak za Jagiellon, no to tak, oczywiście. Pamiętajmy, że państwo ostatnich piastów, czyli i Łokietka, i Kazimierza Wielkiego, to jest ciągle na dorobku, prawda? I to, co przekazał Jan Długosz o tym, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no to nie jest slogan. To jest rzeczywiście fakt. Dopiero reformy Kazimierza Wielkiego i konsekwencja tych reform, prawda? Budowa gospodarcza, rozbudowa gospodarcza Polski, reformy ustrojowe, ale także podbój Rusi Czerwonej, tak, która stała się częścią... 40% powiększono terytorium. Dokładnie. Dały możliwość faktycznego rozwoju państwa, które jak i państwo, jak i dwór królewski stały się atrakcyjne dla ludzi z zewnątrz. Wcześniej ono było, powiem, eufemistycznie mało atrakcyjne. Czyli możliwości robienia kariery żadne, no bo to karierę chcieli robić miejscowi, prawda? Czyli zwłaszcza Małopolanie oni robili, Wielkopolanie byli odsunęci na boczny tor. Te antagonizmy ciągnęły się od czasu Łokietka po prostu i będą się jeszcze ciągnąć w czasach jagiellońskich ta niechęć między Małopolanami a Wielkopolanami, którzy Wielkopolanie będą się ciągle uważać za lepszych, ale gorszych, gorzej traktowanych, prawda, w królestwie, co będą dawać do zrozumienia przy każdej okazji, a Małopolanie, no blisko, że tak powiem, stołu królewskiego i władcy, no to oczywiście będą wieść prym. No to oczywiście będzie powodować takie czy inne konsekwencje różnych niesnasek i robienia sobie na złość, nieraz bardzo poważnie, ale tak było, więc miejsca dla tych ludzi z zewnątrz już było, właściwie nie było w tym czasie jeszcze, prawda, jeszcze nie było. Jeszcze nie było, więc tutaj... Stąd nie Polska. Proszę? Stąd nie Polska. Natomiast skąd Węgry? No stąd, że na Węgrzech od 1320 roku tam królową jest Elżbieta, córka Władysława Okietka, tak zwana Elżbieta Okiet-Pówna, prawda, która... Znaczy, po pierwsze tak, trzeba pamiętać o tym, że pozycja królowej na Węgrzech była o dużo, dużo wyższa, miała większe znaczenie, większy prestiż niż królowa w Polsce, prawda? To rzeczywiście tam królowa miała dużo do powiedzenia. A w tym czasie to już jest królowa matka, prawda? No bo Karola Roberta już nie ma, on zmarł tam w 1942 roku, jak dobrze pamiętam. Rządzi ich syn, Ludwik, dla Węgrów wielki, dla nas Ludwik Węgierski, tak go nazywamy, no, żeby wszystkich pogodzić, to najczęściej się mówi Ludwik Andegaweński, prawda? Ale to ta sama postać. I królowa Elżbieta jest taką dobrą matką dla wszystkich piastów, z którymi ona jest związana jakoś tam rodzinnie, a książęta opolscy są związani z rodzinnie właśnie z Elżbietą Łokietkówną, z Łokietkiem, z Kazimierzem Wielkim. Skąd? Siostra Elżbiety, Kunegunda, wyszła za księcia tam Świdnickiego Bernarda. Z tego małżeństwa była między innymi Elżbieta, która wyszła za Bolka II, Opolskiego. W związku z tym Władysław Opolczyk, czy Elżbieta Okietkówna dla Władysława Łokietka to była taka babka cioteczna. No bo jej siostra była babką Władysława Opolczyka. W związku z tym bardzo bliska rodzina. A w związku z tym ona...
też już nie wchodząc w szczegóły, właściwie starała się pomóc wszystkim tym rozbitkom takim, może nie politycznym, prawda, ale... Majątkowym, tak, którzy tam przybyli na te bogate Węgry i starali się im pomóc po prostu. Jeżeli tylko chcieli sobie dać pomóc, to ona pomagała. I tu chodzi i o książąt, i o księżniczki, które albo wydawały odpowiednio za mąż, albo tam one znajdowały miejsce w klasztorach, prawda, znaczących klasztorach węgierskich. A Węgry, tak samo jak Czechy, w tym czasie przeżywają apogeum rozwoju. To jest to samo, że ostatni Arpadowie czy Arpadzi, prawda, wynieśli je już bardzo wysoko, a nowa dynastia, dynastia Andegawenów, która tam wywodziła się, prawda, z Neapolu, a dalej jeszcze bardziej, prawda, z Francji, wprowadziła nowe rozwiązania, które unowocześniły ten kraj nieprawdopodobnie po prostu. I Węgry stały się taką samą potęgą, jeszcze większą niż Czechy, albo przynajmniej równoznaczną, przecież do ich granice sięgają od Morza Czarnego do Adriatyku, prawda? Pamiętajmy, że Węgry średniowieczne to nie tylko dzisiejsze malutkie Węgry okrojone tam konsekwencjami I wojny światowej, ale to jest cały Siedmiogród, prawda? To jest Chorwacja. To jest zwierzchnictwo nad Mołdawią i Wołoszczyzną, wpływy w Bułgarii, dzisiejsza Słowacja, czyli wtedy północne Węgry, tak. Więc to jest duży, naprawdę duży, bogaty kraj z wielkimi zasobami, górnictwo miedzi, ołowiu, złota, tam się rozwijało na dużą skalę, prawda, w związku z tym dawało możliwości tej dynastii rozwoju królestwa, którym rządzili, prawda? I to robił już Karol Robert, a później rozwinął to jeszcze bardziej jego syn Ludwik Andegaweński. No i Elżbieta Okietkówna, jak mówię, jaka taka dobra matka, przygarniała tych wszystkich biednych, którzy tam przyjeżdżali, żeby im pomóc. No i tak się znalazł Władysław Opolczyk. Dlaczego akurat wybrał Węgry, my tego nie wiemy, prawda? Dlaczego nie chciał do Pragi? Może dlatego, że inni już w Pradze byli, prawda? A z drugiej strony może dlatego, że na te Węgry, ten kierunek już był przetarty przez wcześniejszą żonę Karola Roberta, Marię Księżniczkę Bytomską, która już tam ściągnęła swoich braci, Bolesława i Mieszka, i oni tam osiągnęli wysokie godności w kościele. Może to zadziałało, tak, prawda? Że się da, prawda? No więc ten się też tam znalazł. No a może to był przypadek, to jest tak, że my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, prawda? Tak, możemy się domyślić. Proszę? Uboga baza źródłowa, Tak, uboga baza źródłowa, i to możemy się domyśleć. Nie zawsze jak się domyślamy, to trafiamy, prawda, w dziesiątkę, bo może się okazać, że to był kompletny przypadek. Stwierdził, nie jadę do Pragi, jadę do Budy, prawda. Bo się obudził i tak, bo miał taki sen, prawda. Też tak mogło być, prawda, więc tego nie wiemy, ale znalazł się na tych Węgrzech. No dobrze, Władysław jest na Węgrzech i z królem węgierskim związał swoje potem losy polityczne, ale pozostawał nadal lennikiem króla czeskiego. Tak, A przecież, jak pan profesor wspomniał, były to dwa rywalizujące między sobą w tym momencie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak sobie radził tutaj z tymi zależnościami? Bo to brzmi już ciekawie. Tak, to brzmi ciekawie i powiedzmy dla współczesnego odbiorcy czy współczesnego obywatela danego kraju jest trudne do zrozumienia, prawda, że jestem poddanym, jestem lennikiem króla czeskiego, ale służę innemu, prawda, służę królowi, w tym wypadku węgierskiemu, jestem mu bardziej lojalny niż temu, któremu powinien być. Prowadzę w jego imieniu wyprawy wojenne. Dokładnie, wyprawy wojenne, tak. Dyplomację, która się kłóci, że tak powiem, z interesami tego mojego seniora, prawda, którego jestem lennikiem. W średniowieczu to jest nic nadzwyczajnego. To jest norma po prostu. To jest norma, że lennik może służyć innemu panu, prawda, i godzić te interesy. Ja tu dam taki przykład, nie wiem, rycerstwo tej pogranicza śląsko-małopolskiego, gdzie powiedzmy rycerz, który był poddanym Władysława Jagieły, na przykład tacy koziegłoscy, na przykład, albo Otto z Pilicy, który wcześniej był poddanym króla Kazimierza Wielkiego, był starostą na Rusi, jednym z jego bliskich doradców, miał dobra
na Śląsku w Księstwie Raciborskim. I z tych dóbr na przykład Mysłowice miał, żeby daleko nie szukać, Mysłowice, Rozdzień, Załęże, dzisiejsze dzielnice Katowic. I z tych dóbr składał hołd lenny księciu Raciborskiemu, ale było tam zastrzeżone w dokumencie, że oczywiście będzie mu tam służył w wyprawach, pomagał radom i tak dalej, ale że nie będzie to szkodzić królowi polskiemu, prawda? Że nie będzie to szkodzić królowi polskiemu. I odwrotnie to załatwiano, prawda? Że owszem, jestem lennikiem twoim z takich dóbr, ale w razie konfliktu między tymi władcami, prawda? Między na przykład księciem jakimś tam, dajmy na to Raciborskim mówimy, prawda? A królem polskim, to ja się w to nie będę mieszał, prawda? No bo mam taką podwójną podległość. No i tutaj Władysław Opolczyk też musiał to godzić w ten sposób, że był lennikiem króla czeskiego, ale jednocześnie służył królowi węgierskiemu. Żaden z nich nie miał, to oczywiście mówimy z punktu widzenia formalnego, nie miał jakichś zarzutów wobec niego. Co sobie pomyślał, to jego, bo pewnie też tak było, prawda? Zresztą tak się przypuszcza i tak przypuszczam, że wiele zwrotów w karierze politycznej Władysława Opolczyka wiązało się na przykład ze zmianą polityki króla węgierskiego w stosunku do czeskiego. Jak widziano, że ten Opolczyk zbytnio sprzyja tym Luksemburgom, mimo że jest na służbie króla węgierskiego, no to go tam gdzieś odsuwano, prawda, od tego. Odwrotnie, jak następowało zbliżenie węgiersko-czeskie, to Opolczyk pojawia się nagle jako postać Dokładnie. Albo. Dam też taki przykład z okresu późniejszego, jak Władysław Opolczyk toczył wojny z Jagiełło, czy Jagiełło z nim. No i cóż, Władysław Opolski był lennikiem króla czeskiego Wacława IV. No i pisał do niego listy, no pomóż mi tam królu, bo ten Jagiełło, prawda, zły, tam chce go wyzuć z ziemi, chce go atakuje i tak dalej. No i cóż zrobił ten senior, który zgodnie z prawem lennym powinien mu pomóc, prawda? Przecież powinien pomóc, przysłać wojska, nie wiem, interweniować tam. Zdobył się tylko na list do Jagiełły, stwierdzając, że no królu Jagiełło, tutaj oczywiście toczysz tą wojnę z Władysławem, moim lennikiem, więc jednak może byś nie toczył, prawda? Może byś zakończył ten spór, jakoś byś się polubownie te sprawy załatwił, ale nie było czegoś takiego, żeby on nagle ogłosił mobilizację. Dokładnie, ruszył i ruszył, tak. Bo nie było potrzeby, bo on miał w tym czasie taki ścisły sojusz z królem polskim, więc dla niego jego lennik był na którymś tam planie, prawda? Oczywiście wypełnił to zobowiązanie. Interwencja dyplomatyczna. Była. O co chodzi? Wszystko załatwione. No więc i tak to musiało być w tym wypadku, prawda? Że tutaj lennik króla czeskiego, a tutaj związany na śmierć i życie, prawda, z rywalizującą dynastią. To nie możemy, mówię, to dokładnie przełożyć na okres XIX-XX wieku, no, państw narodowych, prawda, kiedy to by było poczytywane za zdradę, prawda, że te służy, no to zdrajca. No. Tak. A tutaj mi się tolerowali po prostu w taki czy inny sposób. No. Naturalne. Dobrze, w 1367 roku Opolczyk niespodziewanie dla nikogo zostaje palatynem węgierskim. Tak. Ma troszeczkę ponad 30 lat, tak. Jest obcokrajowcem, tak. Właściwie bez żadnego wcześniejszego doświadczenia politycznego, dyplomatycznego, taki człowiek znikąd, tak. I staje się jednym z najważniejszych węgierskich urzędników. No zgadza się. Zgadza się. Znaczy, no, Węgry, jak już wspomniałem, one przeszły duże reformy takie ustrojowe, wprowadzane już przez Karola Roberta, potem kontynuowane przez jego syna Ludwika. I to powodowało, między innymi, to powodowało, że objęcie wysokiego urzędu czy godności w tym królestwie przez obcokrajowca nie było niczym dziwnym. Czy może inaczej, stało się taką rzeczą tolerowaną, prawda? U nas tego nie było, znaczy myśmy takiej sytuacji w średniowieczu absolutnie nie akceptowali. Próby objęcia biskupów z polskich przez obcokrajowców były oprotestowywane, prawda? Były blokowane, mówimy o biskupstwach. To samo dotyczyło urzędów ziemskich, no, trzeba było być posesjonatem w danej ziemi. Owszem, jak ty już byłeś posesjonatem, to ty mogłeś być Eskimosem, oczywiście żartując, ale musiałeś być posesjonatem akceptowanym przez społeczność, prawda, tutaj miejscową, ale nie żebyś ty mógł objąć wysoki urząd, prawda, będąc z zewnątrz. Tak. Ot tak. To nie było takie proste. Natomiast na Węgrzech już było.
Na Węgrzech już było. Było już w XIV wieku. No, wspominałem o tych braciach Marii księżnej bytomskiej, gdzie jeden został arcybiskupem Ostrzychomia, czyli najwyższym hierarchą w kościele węgierskim. Drugi był biskupem Nitry, a potem chyba Weszpremu. No to pokazywało, że może być, prawda, że ktoś przychodzi z zewnątrz, prawda, jest protegowany i obejmuje wysoki urząd, w tym wypadku kościelny, no ale urząd kościelny to tak samo, on był w dużym stopniu także powiązany z tymi możliwościami świeckimi, politycznymi, prawda, więc biskup to nie był tylko duchowny, absolutnie nie. To był wysoki polityk, prawda, czy polityk wielkiej, o wielkich możliwościach. No a z Opolczykiem, no to jest tak, że on rzeczywiście odniósł sporo sukcesów na dworze Ludwika przed rokiem 1367, bo był wyzywany w sprawach dyplomatycznych, wojskowych i tutaj się musiał się wykazać. Tu się musiał wykazać. W 1967 roku tam dochodzi na Węgrzech do zmiany polityki, ta próby, znaczy próby podporządkowania Bułgarii nie kończą się sukcesem oczywiście i to powoduje, jak to zwykle w takich wypadkach, przetasowanie w elicie władzy. Jedni odchodzą, duży wchodzą i wtedy Opolczyk zostaje wylansowany. My też nie wiemy, pewnie przez króla, prawda, bo to my nie mamy aktu nominacji, prawda, ale nie mamy informacji takich komentującym tą rzeczywistość, że w wyniku tego czy tamtego on został tym palatynem Węgrzem. No ale pewnie była to inicjatywa króla, prawda, żeby kogoś z zewnątrz na ten urząd wprowadzić. No a palatyn węgierski to rzeczywiście najważniejszy urząd na Węgrzech w tym czasie, to jest druga osoba po królu właściwie. To jest człowiek, któremu podlega całe sądownictwo szlacheckie, administracja, człowiek, który sprawuje ten nadzór nad sądownictwem w poszczególnych komitatach, czyli jednym słowem musi jeździć cały czas od komitatu do komitatu, czyli komitet jest odpowiedni naszego województwa, prawda? Zwoływać tam zjazdy szlachty, szlachta się musi na nie stawić, to jest obowiązkowe, to nie tak w Polsce, że jak kto chce. Jak palatyn w imieniu króla zwoływał zjazd, to wszyscy musieli się na niego stawić, czy ty miałeś sprawę, czy nie, musiałeś tam przybyć po prostu, bo inaczej były kary. I on proceduje te wszystkie sprawy, nawet formalnie, ale proceduje je, wysłuchuje tam i tak dalej, wydaje się wyroki w jego imieniu, on ma cały oczywiście aparat administracyjny, jeździ od tego komitetu do komitetu. Tam obliczono, to profesor Sroka, który się tym zajmował, obliczył, że przez te 7 lat, bo on był 7 lat tym, 6 lat, przepraszam, od 67 roku do 72, to 5 lat, źle odejmuję. Zwołał zjazdy, chyba 34 te zjazdy komitetów w 37 tych komitetach, czyli w 37 miejscach. Więc on jeździł cały czas, tam też mu obliczył, że zabrało mu to ponad rok, gdyby codziennie przemieszczał się, to jest ponad tam 360 dni, prawda? No to jest bardzo dużo, to jest niesamowite obciążenie, żeby się cały czas przemieszczać, prawda? I procedować te sprawy, a on to robił sumiennie. On to robił sumiennie, bo to wiemy, kilka tysięcy dokumentów się zachowało z tego w archiwum węgierskim do dnia dzisiejszego. Są takie malutkie świstki papieru zazwyczaj, rzadziej pergaminu, gdzie odnotowywano taką czy inną sprawę. Albo wyrok, albo tam przeniesienie tej sprawy na następny termin. No ale z tym wiązały się oczywiście dochody, bo on jako uposażenie dostał ileś tam zamków, kilkanaście zamków z dobrami, kilkanaście komitatów, czyli dochody z tych komitatów szły do jego kieszeni, więc to mu dawało... No, spory potencjał majątkowy. Dokładnie. No. Także starał się, no ale i cóż, i po tych 5 latach nagle też jednego dnia, czy tam w ciągu jednego tygodnia został odwołany. Tak. Jak został szybko powołany, to jak został odwołany. No to jest polityka po prostu, że raz się jest gdzieś tam na piedestale, w pewnym momencie nagle ciach i kończy się wszystko, bo interes króla jest inny niż twój. Też my dokładnie nie wiemy, czy przy okazji tego nie prowadził jakichś swoich... Tak. No bo właściwie na pewno można powiedzieć o Opolczyku to, że przez zdecydowaną
większość swojego życia, nie dysponował takim realnym zapleczem politycznym. Tak, 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 dokładnie. Czyli to dokładnie. Był, kto wie, czy w trakcie bycia palatynem nie próbował budowania takiego... Możliwe, zgadza się, bo to jest, on miał duży aparat administracyjny wokół siebie, no przecież to musiał mieć, prawda, żeby... Ja w dokumentach nie doszukałem się tam, powiedzmy, jego krajanów, czyli Ślązaków, którzy by tam się znaleźli na Śląsku. Więc on tam, całe otoczenie węgierskie. To było całe otoczenie węgierskie, więc on pewnie ruszył tam z niewielkim orszakiem, a potem z tych Węgrów, że tak powiem, kompletował otoczenie. Z tego to otoczenie węgierskie w części potem się przeniesie tutaj na Śląsk, czy do Polski, prawda? Mhm. To wiemy, mamy takie przypadki, znam ich tam, starowców, którzy byli Węgrami i z nim tutaj potem, jak już stracił palatynat, czy stracił ten urząd palatyna, prawda, przeniesie się do Polski. Pierwszy właściciel prywatny zamków w Bobolicach, Andrzej Szony z Bobolic. Andrzej Szony to jest właśnie jego bliski współpracownik z Węgier, który dostał Bobolicę. A to też całkiem dobrze o nim świadczy, że tak. Musiał być dość charyzmatyczną albo magnetyczną osobą, dokładnie, że był w stanie zgromadzić wokół siebie grupę ludzi, którzy porzucają własną rodowitą ziemię i jadą gdzieś na zapyziały Śląsk. No dokładnie, prawda? Dokładnie. Gdzie tak, wiadomo, tak, że... dokładnie. Że zbyt dobrze się żyć niekoniecznie musi. No dobrze, ale zanim jeszcze Opolczyk traci ten palatynat, to mamy jego uczestnictwo przy śmierci Kazimierza tak, Wielkiego. Tak, tak. Bo w momencie, kiedy Kazimierz Wielki dość niespodziewanie, prawda, zachorował, wiemy, że Węgrzy byli porozumieni dynastycznie z Piastami o przejęciu tronu w momencie jego bezpotomnej śmierci. I Opolczyk na wieść o chorobie Kazimierza udaje się do Polski. Wiemy, że jest przy spisaniu testamentu, tak, przy śmierci samego króla. No i tam coś się z tym testamentem dalej dzieje. No tak, dzieje się, no bo to jak panie Mariuszu, pan już nadmienił, prawda, że były te układy polsko-węgierskie o dziedziczeniu prawa tronu polskiego. No tak się jakoś nieszczęśliwie złożyło, że to, co gdzieś tam chyba wymyślono jeszcze za Władysława Łokietka, że gdyby Łokietek nie miał męskiego potomka, no to oczywiście tron przejmie Andegowanowie, więc z racji tego, że Elżbieta Okietkówna była żoną Karola Roberta, więc no i było potomstwo. No oczywiście, no tak, no to jest rzecz normalna, prawda? Niestety, jak to wymyślono, bo tak się przypuszcza gdzieś tam właśnie około 1627 roku, tak, te fatum się ciągnęło, bo Kazimierz Wielki, jak wiemy, no synów miał, ale niestety nie z prawego łoża, a to w tym czasie nie wchodziło w grę, żeby oni mogli przejąć tron. Żon miał kilka legalnych, nielegalnych, półlegalnych, to nieraz trudno z tym ładu dojść, prawda, bo to interpretować można różnie, ale niestety z nich one nie urodziły, prawda, syna. Były córki, ale nie było syna. No i ci Węgrzy, mówię właśnie, dynastia andegowańska coraz bardziej, prawda, czekała na to, żeby się stało, jak się stało, czyli żeby Kazimierz Wielki zszedł, no to wtedy my przejmujemy tron. Normalna procedura funkcjonująca wszędzie w tym czasie, więc to nic nie było nadzwyczajnego, no ale to wiąże się z naszą historią, prawda? No i rzeczywiście, jak na Węgry dotarły informacje o tym wypadku nieszczęśliwym Kazimierza Wielkiego i że zdrowie mu tam zaczyna szwankować, a to przydziało się bardzo szybko, wiemy, że król, mówię o Ludwiku, siostrzeniec Kazimierza Wielkiego, momentalnie wysłał Opolczyka i nie tylko Opolczyka, tam było dwóch posłów, ale skupimy się na Opolczyku. On był wtedy na północnych Węgrzech, więc szybko miał z tej Słowacji szybko do Krakowa dotarł. No i tak jak pan mówił, prawda, był świadkiem spisania testamentu ostatnich chwil Kazimierza Wielkiego, bo to wiemy od naocznego świadka Jana Szczankowa. Tylko że w tym testamencie zapisano rzeczy, które nie bardzo Andegawenom, czyli Ludwikowi pasowały, prawda, bo... Kaśko Słupski, właśnie, ten wnuk Kazimierza Wielkiego, no Kazimierz Wielki, ale już nie miał tego męskiego potomka, no to powstał pomysł, żeby to może ten Kaśko, prawda, Słupski przejął ten tron, jeżeli może nie od razu, no bo to już było wszystko... Wiadomo, że Ludwik ma być następcą. Następcą, tak? I to już wiadomo, że jak się coś powie A, no to trzeba powiedzieć B i to niełatwo by było się pozbyć Andegawenów, no bo jak, prawda, to
Wiemy, że wtedy się tworzą koterie, stronnicy, którzy mają różne interesy i to nie jest tak, jakby nam się wszystko prosto wydawało, że no, dla racji, polskiej racji stanu, to my oczywiście będziemy popierać Kaśka Słupskiego. Zresztą to była beznadziejna kandydatura, bo ten Kaśko to był osoba kompletnie nieodpowiedzialna, ale to jest inna sprawa. W każdym razie Kaśko uzyskał zapisy na ziemi dobrzyńskiej, na ziemi sieradzkiej i łęczyckiej, co miało mu dać możliwość przeczekania, prawda, czy tak, doczekania. Rządów Ludwika. Ludwika, prawda. Na mocy testamentu Kazimierza. Kazimierza, oczywiście, tak, na mocy rządów Kazimierza. I tu powstał problem, no bo Opolczyk bardzo szybko zdał sobie sprawę, że to może skomplikować i przejęcie władzy przez samego Ludwika, bo nie wszyscy mu byli przechylni, zwłaszcza kanclerz Jan Suchy-Wilk, który raczej był zwolennikiem nie wersji andegaweńskiej, prawda, tylko rodzimego tutaj władcy. A z drugiej strony oddanie Kaśkowi dwóch ziem, czyli sieradzkiej ziemi i łęczyckiej, które przedzielały Małopolskę i Wielkopolskę, mogłyby rozdzielić, prawda, to dopiero co sklejone z królestwo, prawda. No więc chodziło o to, żeby tak zamotać i tak zakręcić w głowach tych, którzy ten testament spisali, zatwierdzili, żeby go jednak odwrócić, prawda. No i tak to się stało. Tak też się stało. Wiemy, że Ludwik Węgierski przybył do Krakowa, ale już po pogrzebie właściwie, prawda, Kazimierza Wielkiego. Nie czekano na niego. To też jest dziwne, prawda, że nie czeka się na następcę, prawda, tylko robi się to wcześniej, wszystko, całą tą ceremonię. I potem nastąpiła dziwna sytuacja z tym testamentem Kazimierza, bo jak to Jan Koszczankowo opisuje, do króla przychodzi Janusz Suchy-Wilk, prawda, i mówi, czy ma realizować ten testament. Czyli te wszystkie zapisy, które tam były i dla tych nieślubnych synów Kazimierza Wielkiego, no i przede wszystkim dla Kaśka Słupskiego. No i król najpierw mówi, że tak, oczywiście może realizować. Ale chwilę później, jak to pisze Jan Koszczankowo, źli ludzie, czyli pewnie także Władysław Opolczyk, podpowiedzieli, że nie rób tego, bo się narobi, będą problemy. No więc zaczyna się bardzo dziwna sytuacja. Ten król wzywa tam doradców, tych głównych dygnitarzy, prawda, głównie krakowskich, prawda. Jak oni sądzą, zadaje takie pytanie, prawda, władca na łożu śmierci, prawda, spisując swoją ostatnią wolę, może rozdzielać królestwo bez zgody swoich poddanych. No kompletnie takie abstrakcyjne. No tak, konstrukcja myślowa taka słaboprawna. Tak, dokładnie. Można powiedzieć, dlaczego nie może, prawda? No i ci wszyscy zbaranieli, prawda? Może, nie może, no zgodziliśmy się na to, prawda? No to oni powiedzieli, że nie może, prawda? No to ich wyśmiał, prawda? Jak to nie może, prawda? No to wymyślono, że w tym momencie zwróćmy się do sędziów ziemi krakowskiej, którzy do sędziego i podsędka, którzy rozsądzą to. No tak na chłopski rozum. Tak, setki takich spraw rozstrzygali. Tak, rozstrzygali. No, sędzia, który rozstrzyga tam spory o miedzę, prawda, czy sprawy spadkowe, on będzie rozstrzygał, prawda, sprawy państwowe. No przecież to jest kompletnie absurdalne. No i skończyło się tym, że ta ich decyzja, która brzmiała, prawda, że nie może, prawda, rozstrzygać, no on to oczywiście podchwycił, ten pomysł, no i testament został obalony, prawda, obalony przede wszystkim w tym punkcie dotyczącym Kazimierza Słupskiego. No i jemu zostawiono tylko ziemię dobrzyńską, prawda? Zostawiono mu tam ziemię dobrzyńską, to było najważniejsze, natomiast tam ziemię sieradzką i męczycką zlikwidowano, prawda? Czy zlikwidowano ten zapis. Potem były tego konsekwencje oczywiście, bo to oczywiście Wielkopolanie domagali się, żeby król ruszył do Wielkopolski, ponowił koronację, bo się oburzali, że on się koronował w Krakowie, tam nawet przygotowali dla niego tron w Gnieźnie i tak dalej, ale po drodze, jak podaje też Janko, znowu źli ludzie, czyli pewnie znowu Opolczyk, prawda, stwierdził, że się tylko ośmieszy jechać drugi raz tam siadając na tronie, prawda, przecież już jest skoronowany, więc po co ma tam jechać, no i nie doszło do tego. No i to też zresztą potem jeszcze spotęgowało ten antagonizm wielkopolsko-małopolski i antagonizm Wielkopolan do Opolczyka, jako tego winowajcy tego wszystkiego. Natomiast
że w dużym stopniu Opolczyk był tego sprawcą, no świadczy nagroda, którą dostał, bo to jest chyba najważniejsze. On za to, co się stało, gdzie on nie był wymieniany, prawda, jako ten główny sprawca, no dostał od Ludwika ziemię wieluńską. Ziemię wieluńską i kilka zamków ziemi krakowskiej i sieradzkiej, bo i Olsztyn, i Bobolice w ziemi krakowskiej, i Krzepice, prawda, zamek w Krzepicach, no i potem zamek w Wieluniu, bo to jest ziemia wieluńska, Wieluń, Bolesławiec, to już jest Wielkopolska. Duży pas ziemi, który przylegał do jego księstwa, jego części księstwa opolskiego, został mu oddany, bardzo dobrze zurbanizowany, uzamczony, że tak powiem, bo tam tych zamków było dużo. Więc nagroda była naprawdę sowita. Otrzymał to wymarzone zaplecze gospodarcze. Dokładnie, ludzkie, prawda? Oczywiście. No on się zresztą w tą ziemię wieluńską zaangażował. No, z tego wyniknie później Fundacja Klasztoru na Jasnej Górze Paulinów, o czym mało kto wie, że to Władysław Opolczyk fundował. On później klasztorowi przekaże, czy Paulinom przekaże obraz Najświętszej Marii Czarnej Madonny, który no, symbol polskiego kościoła, prawda, do dnia dzisiejszego. Opolczyk, to on. To właśnie on. O czym też się mało pamięta albo nie pamięta, bo kiedy Władysław Opolczyk przegrał wojnę z Jagiełłą, to Jagiełło wymazał go z historii jak nowy faraon wymazywał poprzednika, prawda, jeżeli mu nie odpowiadał, tamten skuwał hieroglify. Echnatona, prawda? Tego. Dokładnie. To tutaj co zrobiono? Dokonano refundacji klasztoru jasnogórskiego i słowem w tym dokumencie nie wspomniano, że ten klasztor ufundował 12 lat wcześniej Władysław Opolczyk, uposażył go, tylko od nowa to zrobił to Jagiełło. No i potem do tego cegiełki dołożył, kilka cegiełek dołożył Jan Długosz, który trochę się zaplątał, bo co innego pisał w swoich rocznikach, mówiąc, że to Opolczyk ufundował klasztor, a co innego pisał w Liber Beneficiorum i w katalogu biskupów krakowskich, gdzie pisał, że to z rozkazu Ludwika Węgierskiego, żeby go zdeprecjonować, z Ludwika Węgierskiego, prawda, zostało uczynione, no ale wszyscy zapomnieli o jednym, że dokumenty się zachowały. Oryginalne dokumenty fundacji tego klasztoru są na Jasnej Górze, prawda. Fundacji dokonanej przez Władysława Opolczyka. Także no tak to było z tym Opolczykiem, że on wiele tutaj odegrał wielką rolę w tym jesienią 1370 roku i nagrodą za to była ta ziemia wieluńska, którą dostał potem do tytułatury swojej, dodał, jak był duks, prawda, Opolie, to jeszcze duks Wieluni albo Wieluniensis, w zależności tam od odmiany, prawda, było to dodawane. No. Piękna historia związana z tutaj gmeraniem przez Opolczyka przy testamencie. Mam kolejne pytanie. Tak. Z racji tego, że nasz kanał ma takie źródła trochę militarne, niestety również i tutaj o ten aspekt trochę chciałbym zahaczyć. Bo w 1372 roku Opolczyk zawiera ze swoim wujem Konradem II przymierze. Przymierze, które jest przymierzem obronnym, mają się wspierać w wypadku ataku na Włościa któregoś z nich. Tak. I obaj obiecują sobie wzajemnie po 31 kopijników i 31 kuszników. Tak. No i teraz chciałbym zapytać o to, jaki mniej więcej był potencjał militarny ówczesnych książąt śląskich. Bo te 31 kopii, bo chyba tak możemy sobie to tłumaczyć, czyli kopijnik plus kusznik, to jedna jednostka organizacyjna, taka taktyczna kopia. Czy oni sobie wzajemnie proponowali w całość swoje całe siły zbrojne, czy to była tylko jakaś część? To była jakaś część. To znaczy po pierwsze tak, książęta śląscy, ich potencjał zależał od wielkości, potencjał militarny no, zależał od wielkości księstwa, prawda? Ilu było rycerzy, prawda? Czyli osób, które miały ziemię na prawie rycerskim, plus do tego dochodzili sołtysi i wójtowie, którzy byli zobowiązani do tej służby wojskowej, tak samo jak i ci, co mieli ziemię na prawie rycerskim. To się też właściwie pomalutko zaczynało rozmywać. Ale od tego zależało, ile ty możesz wystawić, prawda, na kogo ty możesz liczyć. Nie bierzemy pod uwagę najemników, prawda, no tak, bo to zaciężnik, bo to jest inna sprawa. Zasoby finansowe. Finansowe, prawda, miałeś dużo pieniędzy, to sobie mogłeś zaciągnąć, kogo tam chciałeś. To jest właśnie taka norma, jak tutaj pan podaje, ile tam jest? 31 tak. 31. Takich układów o wzajemnej pomocy mamy sporo. I nie tylko między książętami, ale na przykład między królem a książętami, prawda, że on tam zobowiązuje się przeprowadzić tylu i tylu, tam 15 albo 30, albo też mi się przypomina taki
taki układ z 1396 roku, kiedy Władysław Jagiełło, czy wojska królewskie obległy Opole. Tam Opolczyka nie było, ale bronili się w tym Opolu jego bratankowie. No i poddali się, zawarto układ i w tym układzie ci pośrednicy, tam było trzech książąt, książę Opawski, Brzeski i zapomniałem, jeszcze jeden. W każdym razie oni tam się zobowiązali do tego, że gdyby ten układ został złamany, to oni królowi polskiemu przyprowadzą po 15 kopii, prawda? Czyli połowę tego. Po 15 kopijników. No razy 3 jako potrzebne, to tam robi się to już spora jakaś tam, ale nieduża, prawda? Więc mówię, to było taki właśnie standard. Natomiast my możemy się zorientować, ile takie księstwo mogło wystawić, było w stanie wystawić, czy książę wystawić swoich rycerzy, mówię nie zaciężnych, tylko zobowiązanych na zasadzie, że tak powiem, prawa feudalnego. W roku 1414 wtedy większość książąt śląskich wsparła Jagiełłę w wyprawie przeciwko Krzyżakom. I tak się szczęśliwie złożyło, że zachowały się listy wypowiednie poszczególnych książąt, czyli listy wypowiadające wojnę wielkiemu mistrzowi. No, kultura była. Trzeba było wypowiedzieć wojnę, a nie tak z nienacka wysyłać tam rakiety, prawda? Tylko wypowiedzieć wojnę i wtedy ze wszelkimi regułami to się odbywało. I ci książęta, którzy wypowiadają wojnę wielkiemu mistrzowi, oczywiście w pięknych słowach i tak dalej, bo to cała ceremonia była, na tych listach są spisani, podpisywali się, czy właśnie wpisywano, nie potem podpisywali się, potem większość nie potrafiła pisać, prawda, ale wpisywano tych rycerzy, którzy oni przyprowadzili. Można ich z imienia i z miejscowości, z której się pisali, że tak powiem, zidentyfikować. No i dam taki przykład. No, najwięcej przyprowadził książę Raciborski Jan Żelazny, to tam było chyba 350 rycerzy. Mhm. 350 rycerzy. Mniejsze siły tam Bernard Opolski, około tam 200 z hakiem, jak też liczyłem. No najmniejsze siły przyprowadzili książę Oświęcimski, tam było 30 kilku, no bo to niewielkie księstwo, więc możliwości było niewiele, więc to pokazuje skalę, prawda? Mhm. Największe księstwa, bo tak, jeżeli... Ja potem, jaki terytorium, powiedzmy, takie księstwo raciborskie w tym 1414 roku, jaki obszar obejmowało? Od Raciborza po dzisiejsze Katowice, czyli idąc miastami, Racibórz, Wodzisław Śląski, Rybnik, Żory, Pszczyna, Mikołów, Mysłowice, no i mówię, no i granica skończyła się na Przemszy, prawda, na tych wsiach tutaj, które były obecnie są dzielnicami Katowic. Plus on jeszcze miał, plus jeszcze do tego miał miasteczko Bruntal, to jest ziemia karniowska po drugiej stronie dzisiejszej granicy polsko-czeskiej. Z tego obszaru przeprowadził 350 rycerzy. No, czyli 350 kopii, do tego jacyś kusznicy, prawda, bo to standard w tych czasach. Tak. Czyli w sumie księstwo raciborskie możemy tak sobie pozwolić na szacunek około 1000 zbrojnych. Tak, było w stanie tak maksymalnie, wystarczy. Prawda, maksymalnie w takim wysiłkiem po prostu. I tak się tutaj, tak też jest liczone mniej więcej to, co Opolczyk mógł wystawić na przykład z ziemi wieluńskiej, samej ziemi wieluńskiej, tak, kiedy doszło do walki z około tam 600 osób, tak się liczy. No ale to jest też takie założenie teoretycznie, prawda, że wszyscy się stawili. Tutaj mamy te listy, no więc raczej powinni być, jak ich tam wpisali, prawda. Chyba, że byli dekownikami, prawda, i został wpisany, ale on na wojnę nie poszedł. Skoro wiemy już, jak wyglądał potencjał militarny książąt śląskich, to idźmy dalej za Władysławem i jego historią. W 1372 roku Opolczyk traci stanowisko palatyna. Równie niespodziewanie, jak je zyskał, równie niespodziewanie je tracił. Pan profesor już troszeczkę o tym mówił, ale przypomnijmy może raz jeszcze, co mogło spowodować utratę przez Opolczyka stanowiska. No wszystko wskazuje na to, że no, zawirowania polityczne, czyli zmiany układu sił na dworze królewskim, zmiana koncepcji politycznej, która powodowała, że trzeba odsunąć dawną ekipę, która realizowała wcześniejsze, nie do końca udane pomysły, czy niezakończone sukcesem. A jak to w życiu, przychodzi
przychodzą nowi ludzie, prawda, nowe pomysły i często osoby, które nawet nie związane są, że tak powiem, z tą porażką, no muszą za to zapłacić, czy muszą odejść, prawda. I tak się stało z Władysławem Opolczykiem, że on widocznie nie pasował do tego nowego rozdania, a z drugiej strony król widział w nim osobę, która będzie mogła realizować inny jego pomysł, inne jego przedsięwzięcie, no i stąd odebranie mu tego urzędu Palatyna Węgierskiego i skierowanie na Ruś. Ale to tak zadam jedno pytanie, które troszkę wiąże się jeszcze z Polską, bo jak traktować ten, no właśnie, awans Opolczyka? Bo w realiach polskich, w polskiego średniowiecza, mechanizm był taki, że jeżeli ktoś piastował funkcję biskupa krakowskiego i dostawał awans na arcybiskupa gnieźnieńskiego, to nie do końca było to traktowane jako awans. Czy tutaj przejęcie przez Opolczyka Rusi możemy porównać właśnie do tego polskiego przykładu, czy raczej nie? No raczej nie, bo my tutaj mamy, po pierwsze tak, Opolczyk uzyskał najwyższy urząd w państwie. Mówiłem o Palatynie, prawda? Mhm. Urzędzie Palatyna, więc już wyżej nie mógł awansować, tak, prawda? To został król. Dokładnie, więc dymisja była porażką, prawda? No to niewątpliwie, prawda, była porażką jego osobistą, ale z drugiej strony zostaje skierowany na ten odcinek ruski, czyli zostaje namiestnikiem terenów czy obszarów, o które Węgrzy zabiegają od XIII wieku i próbują je w jakiś tam sposób połączyć z Królestwem Węgierskim, więc nie można tego absolutnie porównywać z takim typowym awansem, no mówię, dostojeństw w Polsce, prawda, że jest się biskupem takim, awansuje się na wyższe biskupstwo, jest się kasztelanem takim, prawda, awansuje się na wyższe stanowisko. To była w dużym stopniu taka, z jednej strony taka rekompensata za to, że już mówię, to objęcie namiestnictwa na Rusi, taka rekompensata za ten utracony urząd Palatyna, a z drugiej strony bardzo ważna misja polityczna, innego typu, prawda, niż tą, którą pełnił wcześniej. Tam był urzędnikiem, tam wypełniał obowiązki, które wynikały z kompetencji urzędu, prawda. A tutaj trzeba się było wykazać czymś innym i tak mi się wydaje, że nie do końca Opolczyk wiedział, prawda, co go czeka, jakie są oczekiwania króla i te oczekiwania się potem rozminęły z działalnością Władysława Opolczyka i stąd raptem kilkuletni tylko okres tego namiestnictwa na ziemiach Rusi Czerwonej. A jakie zadania postawił przed nim Ludwik Węgierski? O co mogło chodzić? Oczywiście możemy się domyślać tylko, bo tutaj nie mamy konkretnego źródła, które by mówiło, prawda, no król wymyślił, miał taki pomysł i został do tego przeznaczony Władysław Opolczyk. Ale możemy się domyślać, ponieważ znamy kontekst sprawy ruskiej z okresu wcześniejszego i późniejszego. To znaczy ziemie Rusi Czerwonej, bo o tym mówimy, to jest obszar, który podbił Kazimierz Wielki. Podbił, bo tutaj nie należy używać eufemizmów, mówiąc, że, prawda, przejął na zasadzie dziedziczenia. No to można wszystko wymyślić, prawda, i podłożyć każde wytłumaczenie pod aneksję tego terytorium. Prawda jest taka, że ziemie ruskie, które były wcześniej pod zwierzchnictwem mongolskim, to zwierzchnictwo mongolskie się traciło tam już przez wieku XIII, najbardziej na zachód wysunięta Ruś Czerwona była w miarę samodzielna. Po wymarciu tej miejscowej dynastii, prawda, Rurykowiczów, na chwilę władzę przejął Bolesław Jerzy Trojdenowicz, książę mazowiecki, no ale on został przez bojarów otruty, prawda, nie miał potomstwa i to był rok 1340. No i powstało pytanie polityczne, kto to ma zająć, prawda, kto ma tam panować, mają wrócić Mongołowie i kogoś tam osadzić na tym tronie, czy zajmą to Litwini, którzy zajmowali już ziemię ruską za ziemią ruską, prawda, budują swoje imperium, czy zajmą to Węgrzy, czy Polacy, bo pamiętajmy o tym, że o te tereny Halicza, Włodzimierza, Węgrzy zabiegali od połowy XIII wieku. Najpierw jeszcze to były takie wspólne przedsięwzięcia polsko-węgierskie, ale one się nie powiodły.
Węgrzy cały czas myśleli o tym terytorium, które no przylegało, czy graniczyło z ich terytorium, prawda, tych północnych Węgier. Nawet w literaturze mieli tytuł królów Halicza i Włodzimierza, prawda, w tym rozbudowanej literaturze królewskiej. No i był ten Kazimierz Wielki. Oczywiście związany tam rodzinnie z tym Bolesławem Jerzym Trojdenowiczem, ale wcześniej te stosunki wcale nie były dobre, więc można było wysunąć takie jakieś tam pretensje, ale tu raczej chodziło o to, żeby jak nie my zajmiemy, to zajmie ktoś inny, więc spróbujmy to zrobić, prawda? A ziemie Rusi Czerwonej to nie jest gdzieś tam odległy jakiś tam Kijów, prawda? Tylko to są tereny no, tutaj przyległe, zaczynające się od Sanoka, ziemia sanocka, przecież mało kto wie, że to jest Ruś. Ziemia Przemyska, która zaczynała się od Łańcuta, który już był na Rusi, no to już dzisiejszego Rzeszowa, no idziemy dalej, Lwów, Halicz już troszeczkę dalej. No w każdym razie Kazimierz Wielki podjął taką decyzję, żeby spróbować to zająć i w pewnym momencie dojrzał do tego, że to ma być nasze, prawda? I zaczęły się wojny, które toczyły się 26 lat. O tym też się nie mówi, prawda? Wskazując na Kazimierza jako króla pokoju, prawda? Takiego dobrotliwego, że on oczywiście nigdy nie walczył żadnych wojen. No to jest nieprawda, kompletnie nieprawda. To też oczywiście wynika powiedzmy z tego pokoju polsko-krzyżackiego wymuszonego i jedynie rozsądnego, prawda, które można było zawrzeć w 1343 roku. Natomiast o Ruś walczono przez długie lata z Litwinami oczywiście, no, z Litwinami. Tutaj Węgrzy troszeczkę pomagali, mając zapewniony tron, coraz bardziej zapewniony tron Polski, no to oczywiście liczyli, że ta Ruś i tak w ręce siłą rzeczy wpadnie, prawda? Ale mamy taki układ z 1350 roku, gdzie przy okazji tych układów dynastycznych mówi się, że gdyby ten Kazimierz Wielki jednak miał tego syna, no to oni będą mieć prawo wykupić Ruś z rąk Polski za 100 tysięcy florenów. To nie była duża kwota, no ale brano pod uwagę taką sytuację. No i cóż, Kazimierz Wielki, jak wiemy, no nie miał tego męskiego potomka legalnego. Andegawenowie i tak przejęli tron Polski, ale no przecież Ruś była w granicach Królestwa Polskiego. No, taka jest prawda, prawda? Były to dwa królestwa, węgierskie i polskie. I wydaje się, że tutaj Ludwik wpadł na genialny pomysł, że to zrobić w białych rękawiczkach. Przejmiemy tą Ruś inaczej. No bo no jak to, no, król odrywa od Królestwa Polskiego jakąś tam ziemię, w tym wypadku wywalczoną przez ileś tam lat i przełącza do węgierskiego, no jakby to wyglądało, prawda? No, wczujmy się w sytuację no, polskich możnych szlachty, która mimo wszystko popierała Ludwika, przynajmniej Małopolanie, gdzie im się odbiera to, prawda? To, co? Tak, bo to Małopolanie przede wszystkim partycypowało dokładnie, w korzyściach związanych ale dokładnie. Oczywiście, że tak. Więc zróbmy to inaczej. Wyślemy tam... Ja tak przypuszczam, wyślemy tam Władysława Opolczyka, siostrzeńca, znaczy może nie siostrzeńca, ale bardzo blisko kuzyna Kazimierza Wielkiego, prawda? Także panującego, kuzyna panującego króla Ludwika Węgierskiego, który jest dobrze postrzegany, prawda? Który się zasłużył. Wyślijmy go tam jako namiestnika i co się okazuje, kiedy on zostaje tam wysłany, to widać, jak dużo Małopolan przybywa tam do niego. Na zasadzie odwiedzin, jakichś pewnie konsultacji, które odbywano. Ci urzędnicy na jego dokumentach pojawiają się tam non-stop. Właśnie Małopolanie. To znaczy, że no wszyscy uznali, że dobrze, no niech tak będzie, że ktoś tą Rusią musi zarządzać, czy to było mimo wszystko tereny różne kulturowo, czy ruskie, prawda, prawosławne. Miasta pomalutku zaczynały być inne niż ruskie, niemieckie, polskie, prawda, ale to osadnictwo rycerskie było tam dopiero w powijakach, no więc żywioł ruski, prawda, różnice wyznaniowe, no tu prawosławni, tu katolicy, więc to trzeba było dużych umiejętności, prawda, żeby to próbować jakoś tam skanalizować, prawda? A tutaj jeszcze tak nasuwa mi się, wyprzedzając troszeczkę fakty, to o czym mówił pan profesor, że możnowładztwo polskie zaakceptowało Opolczyka na stanowisku namiestnika Rusi, na co już nie było zgody w momencie, kiedy Opolczyk obejmował namiestnictwo polskie. Oczywiście, oczywiście, tak, tak, tak. Z tym, że tu mówimy o tym, że tak, te rządy na Rusi były z pewnością akceptowane przez możnych krakowskich, czyli tak, małopolskich, tak, ogólnie, prawda, bo to krakowskich, sandomierskich.
Nie wiemy, jaki był stosunek Wielkopolan, raczej negatywny, o czym zaraz było też powiem. Na tyle daleko, że... Dokładnie, że to nas nie bardzo interesowało. I to samo stanie się potem z namiestnictwem tutaj tym, powiedzmy, Królestwa Polskiego, kiedy on obejmie i będzie musiał potem zrezygnować, że wygląda na to, że jednak Małopolanie tam się zgodzili, ale Wielkopolanie będzie absolutnie nie, prawda? To do tego sobie jeszcze wrócimy, ale chciałem tak tylko porównać, że zupełnie inaczej przyjęło stanowisko Opolczyka ruskie, polskie możnowładstwo w odróżnieniu od tego. Tak, dokładnie, dokładnie. No a potem się te drogi rozjechały, no bo to wszystko wygląda na to, że tak, inne oczekiwania miał Ludwik Węgierski, który chciał po prostu wprowadzić tam, pomalutku zintegrować te ziemie, prawda, z Królestwem Węgierskim, prawda, a nie wziął pod uwagę tego, że Opolczyk wpadnie na pomysł, że może tam zbudować własne władztwo. Może to było naiwne, no bo przecież on musiał mieć zgodę króla, bo on decydował, on wydawał polecenia. Ale weźmy pod uwagę, że człowiek różnie się zachowuje, prawda? Nieraz liczy na rzeczy, które są nie do... Znaczy, no popatrzmy na jego karierę, prawda? To jest moment chyba, kiedy jest on u szczytu swojej kariery, dokładnie, prawda? Dokładnie. Więc wydaje się, że świat jest przede mną, stoi otworem. Może jednak... Może się uda, prawda? Może król jednak... A może umrze, a może się zgodzi, a może coś tam. Bo przecież to dobrze wiemy, że życie nie jest czarno-białe i jest skomplikowane i nieprzewidywalne, prawda? Więc... Tu może też tak było, bo ja sobie inaczej nie potrafię wytłumaczyć, że on zaczyna tam robić wielką akcję osadniczą. Ściąga tam, no naprawdę, jak na jego możliwości, na krótki okres rządów, wielu rycerzy, głównie no, ze swojego księstwa, z księstw górnośląskich, bo to były najmniej, że tak powiem, zasobne księstwa i to rycerstwo się garnęło, tam dostawało wielki nadział ziemi, prawda, więc było mu za to wdzięczne, prawda, otwierała się kariera przed nim, to jest raz. Ale oczywiście ściąga także rycerzy z Małopolski, z Czech, jakichś Niemców, prawda, więc to... Angażuje się nie tylko w to osadnictwo, powiedzmy, rycerskie, ale także, no powiedzmy, wiejskie, tam miejskie. Wiele miast otrzymuje prawo niemieckie za jego sprawą. No, Haliczowi potwierdza prawo niemieckie, jak sobie przypominam, później Chełm, Bełz, Lubaczów, lokuje miasta na prawie niemieckim, nie wiem, dzisiejszy Rymanów, to miasto Władysławia, tak je nazwano na cześć jego imienia, prawda. Lwów otrzymuje przywileje duże od niego. No, wspiera kościół katolicki, bo też mówię, weźmy pod uwagę, że to są różne realia. Jego zasługą jest to, że wreszcie Ruś otrzymuje własną organizację kościelną, obsadzoną przez hierarchów, czyli tam za jego staraniem i przy poparciu Ludwika zostaje ustanowione przez papieża arcybiskupstwo w Haliczu i podległych mu biskupstwach tam w Przemyślu, w Chełmie i w Włodzimierzu. On co prawda nie chce tego Halicza, on chce Lwów, bo on mówi, że Halicz to jest no takie biedne miasto, narażone tam na najazdy wszystkich, kogo się tylko da, tam wymienia i tam schizmatyków, prawda, i Tatarów, i lichowie kogoś tam jeszcze, kto może zagrażać. A Lwów to jest już duży ośrodek, to jest stolica Rusi, on tam rezyduje, więc tu trzeba przenieść te arcybiskupstwo. No oczywiście nie doczeka tego. To dopiero za czasów Władysława Jagieły z Halicza do Lwowa zostanie przeniesione arcybiskupstwo. Ale robi bardzo wiele. W bardzo krótkim czasie robi bardzo, bardzo wiele i wydaje mi się, że chyba no, nie ma przykładu tak wielkiego zaangażowania innego władcy w obszar mu nadany jako... Niby tymczasowo. Tymczasowo, prawda? Tak. No bo to namiestnictwo, no jesteś namiestnikiem, możecie zaraz nie być. I tak się zresztą stało. Więc tu widać wielkie serce, które włożył. No człowiek, który wie, że za 2 czy 3 lata zostanie odwołany, to przecież się nie angażuje. No bądźmy poważni. To tak to wygląda. No jak ktoś wie, że za chwilę zostanie odwołany ze stanowiska, to co będzie sobie żywy przez swoje wypruwał? No nie, prawda? Przeczekam, prawda? Poczekam bez nerwów. Zrobię swoje. Tak, żeby nie było źle. A tu widać, że on naprawdę się angażuje. No i każdego roku tam jest na tej Rusi, jedzie tam przez Sanok, Przemyśl, Lwów do Halicza, objeżdża to wszystko, te miasta, dba o te miasta, ściąga tych rycerzy, którym nadaje dobra. To jest, mówię, wielka, niesamowita praca taka, którą on wykonał.
a która no niestety nie odpłaciła mu, nie było to pozytywnego skutku, no bo po kilku latach ni stąd, ni znowu on zostaje odwołany i wysłany na inny odcinek frontu. Tak, po raz kolejny. Po raz kolejny, tak. Panie profesorze, rozmawiamy sobie o tych podróżach Opolczyka, jako palatyn jeździł po kraju, tak, również. Jako namiestnik Rusi Czerwonej przemierza ten region. No to może spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak licznym orszakiem się poruszał Władysław? Czy on, no bo w dzisiejszych realiach być może wyobrażamy to sobie na zasadzie takiej, że jedzie sam z dwoma, trzema, powiedzmy ludźmi pełniącymi rolę pomocniczą. Mhm. A jak to wyglądało faktycznie? Panie Marysiu, trudno odpowiedzieć liczebnie, bo no nie mamy takich źródeł, mówię najogólniej, które podawały, że orszak, nie wiem, stukonny wjechał do miasta, prawda, prowadzony przez Władysława Opolczyka. My możemy to tylko porównywać do okresu późniejszego, gdzie też takie szczątkowe informacje są, ale należy zakładać, że to jest kilkadziesiąt osób, które z nim podróżowało. Zazwyczaj z władcą jechali najbliżsi dworzanie, prawda? Często jego urzędnicy. Ochrona przecież, no, tak, weźmy pod uwagę tę ochronę, prawda? Drogi chyba niebezpieczne. Tak, drogi niebezpieczne, prawda? I to przemieszczanie było, no taki orszak był narażony mimo wszystko, naprawdę jakieś tam niespodzianki, a nie zawsze to, że się było księciem, chroniło cię przed jakimś nieszczęściem, więc trzeba było podróżować w odpowiednim orszaku, prawda, który mógł cię ochronić. Więc te kilkadziesiąt osób, zakładam, że tak było, że te kilkadziesiąt osób to był orszak książęcy. Na pewno było to, powiem jeszcze raz, spory orszak, ponieważ książę lubił przepych. Lubił przepych, lubił bogactwo, splendor. To widać nawet po wyobrażeniach na pieczęciach, że on był przedstawiany jako taki modniś. Długie włosy, broda, wąsy, to był taki szczyt mody w tym czasie. Kapelusz odpowiedni, który też w tym czasie dominował, że tak powiem, jeśli chodzi o ten sznyt takiego nowoczesnego europejskiego władcy. A z drugiej strony, tak zwróciłem uwagę, jak porównywałem wydatki dworu właśnie Władysława Opolczyka z dworem księcia mazowieckiego Siemowita no Mazowieckiego, który oni się tam spotkali, się często spotykali, ale tu akurat mamy takie rachunki z 1389 roku, kiedy Jagiełło ich zaprosił do Niepołomic i rachunki się zachowały. I jak tak patrzyłem, to wydatki na dwór Władysława Opolczyka w stosunku do dworu też przecież księcia sporego mazowieckiego, tam płockiego, no były dwa razy większe. No, co pokazuje, że dwa razy więcej ludzi przyprowadził, prawda, ze sobą, a w związku z tym był no, przyzwyczajony do tego, żeby z tym orszakiem tak kilkudziesięciu pewnie konnym się przemieszczać. A równocześnie zapewne pokazywało to możliwości ekonomiczne jego dóbr, czy to wielkich, czy tych węgierskich. Tak, oczywiście, no bo to jest takie oczywiste, prawda, no jak możemy sobie pozwolić na orszak kilkudziesięciu koni, no to musimy ich utrzymać, weźmy pod uwagę, że to jest na księciu spada, prawda, to nie tak, że on jechał gdzieś tam, bo książę to mu dawali za darmo, no nie, to tak dobrze nie było, co najwyżej we własnych dobrach, prawda, to on mógł z tego korzystać, ale wszędzie nie trzeba było zapłacić za to, prawda, więc to utrzymać tych ludzi, więc to nie jest takie proste. No. To nie jest takie proste, więc jak mówię, mniej niż kilkadziesiąt osób nie było, a może i było więcej, prawda, no bo to dwory królewskie, taki jak Jagiełło się poruszał, to te 150 koni pewnie spokojnie, prawda, mu towarzyszyło. No tu bierzemy oczywiście inne realia, prawda, król dużego królestwa, tutaj książę, ale książę nauczony też, mówię, no pewnych, czy na europejski książę, prawda. Tak, oczywiście, bo przecież to Węgry w tym czasie to jest bardzo dobrze rozwinięty taki europejski kraj, więc to miało skąd czerpać te wzorce, prawda? To samo Czechy. Okej, kwestię orszaku mamy omówioną. W
1377 roku na Ruś Halicką spada duży najazd litewski. Opolczyk się nawet nie broni. Najazd spada w kwietniu. Wyrusza po pomoc do Węgier i faktycznie chyba stosunkowo szybko, bo już w czerwcu ruszają wojska węgierskie na północ i wyprawa kończy się dużym sukcesem. Tak. No, te ziemie ruskie, one były ciągle zagrożone, prawda, ze strony Litwy. No, bo ci Litwini cały czas myśleli, żeby to zająć po prostu, mówiąc najogólniej, prawda. Na południe dopiero Worskla. Tak, dokładnie. I myśmy mieli, znaczy Opolczyk przeżył dwa takie najazdy, bo najpierw w 1976 roku splądrowano tam te ziemie ruskie, tą część północną, środkową, przecież Litwini dotarli aż do Wisły. Tak. Aż do Wisły dotarli, prawda, gdzie już Królestwo Polskie, to jest ziemie powiedzmy takie rdzennie polskie. No i potem drugi raz właśnie, jak pan tutaj mówi, w tym 1977 roku. Opolczyk moim zdaniem to nie był wojownik. To nie był wojownik, mimo że nawet był tak przedstawiany jako taki wojownik. Tutaj mamy tą najważniejszą chyba jego pieczęć, taką konną w tej zbroi płytowej, gdzie on tam z mieczem i pełnym hełmie paraduje. Jan z Czarnkowa, który go znał, na pewno go znał, bo to widać, że to, że tam jak go charakteryzuje, mówi cały czas o nim, prawda, że to jest książę pokoju, książę na czas pokoju. Czyli jego tam pewnie zajmowały takie sprawy dyplomatyczne, jakieś tam gierki dworskie, prawda, polityczne, a nie wsiąść się na koń, prawda, i prowadzenie tam armii. O czym prowadził to, no bo to jest oczywiste, ale to nie był jego żywioł. To też widać, jak doszło do wojen tutaj z Jagiełłą, że jego właściwie nie było. To za niego jego ktoś urzędnicy, prowadzi, prawda, prowadzili tam działanie wojenne albo bratankowie. Natomiast on się bardzo szybko ewakuował z góry upatrzone pozycje, prawda, gdzieś tam na północne Węgry i tam przeczekiwał. Tutaj wziął oczywiście udział w tej wyprawie, bo brał udział w oblężeniu Bełza. Tak jak pan tutaj mówił, wyprawa zakończyła się sukcesem, bo zajęto i hełm, i Bełz, i te ziemie dwie odebrane Jerzemu Narmontowiczowi zostały przekazane Opolczykowi. To był tak jego apogeum tych rządów na Rusi, bo wtedy właśnie większość tych ziem ruskich, tych mówię o Rusi Czerwonej, znalazło się pod jego panowaniem właśnie z Bełza. On przywiózł tam na zamku, z kaplicy zamkowej, wszystko na to wskazuje, przejął, tak bym powiedział feministycznie, obraz do Świętej Marii Panny, tej Czarnej Magii, przywiózł do Częstochowy. Tak. No to jest takie, mówię tak eufemistycznie, no bo to wszystko zależy, jak my patrzymy, czy z punktu widzenia tego, który zabiera, to on będzie mówił, że to zdobył, prawda, czy z tego, któremu zabrano, to mówi, że mu ukradł, prawda, no. więc no to jest oczywista sprawa, no ale to realia wojny w tym czasie, no to są takie, jakie były, prawda, no zdobywano terytorium, zdobywano zamek, no to przejmowano to, co tam było, prawda, więc to już było twoje, prawda. No i tak też się stało z tym, wszystko wskazuje z obrazem Czarnej Madonny. Tak wskazują najstarsze źródła Paulinów Częstochowskich z początku XV wieku, mówiące o tym, że to Opolczyk z Bełza przewiózł ten obraz, podarował Paulinom w 1384 roku, czyli już później, kilka lat później, po tym jak stracił Ruś, no bo stracił Ruś w 1979 ostatecznie. No. Czyli ten obraz gdzieś w jego znajdował. Nawet niektórzy przypuszczali, że może służył jako fragment jakiegoś ołtarza przenośnego, jak to zwykle bywa, nie wszyscy się z tym zgodzili, ale na pewno musiał być w jego rękach, prawda, no, skoro on został potem przekazany. No i to teraz może przenieśmy się troszeczkę w czasie wcześniej, i zajrzyjmy do Krakowa, bo tam w grudniu 1376 roku dochodzi do pogromu na Węgrach. Tak. W wyniku tego pogromu ginie podobno około 160 ludzi, a zapewne rannych było wielokrotnie więcej. Także spora jatka. Co tam się stało? Bo wydaje się, że to wydarzenie będzie miało potem wpływy na dalsze losy Opolczyka. Tak, będzie miało. No cóż się stało? Doszło do nieporozumień między bratankami Węgrami a Polakami, ale tak poważnie. No była to konsekwencja czego? No tego, że
Ludwik Węgierski czy Ludwik Wielki bezpośrednich rządów w Polsce, w Krakowie nie sprawował. On przyjechał tylko na koronację i potem jeszcze raz tutaj zajrzał, jak jechał pod Bełz, to co już wspominałem, to nawet Kraków nie zahaczył, tylko w Sanoku był i tam popędził, prawda, na ziemię ruskie, czy pociągnął z wojska na ziemię ruskie. No a Jan Szankowa tam trochę złośliwie mówi, że prawda, Polski nie lubił, że klimat mu nie odpowiadał, że go w kościach łamało i tak dalej. Coś w tym musiało być, znaczy nie widział tutaj niczego specjalnego, co by go przyciągało do Krakowa, no bo to rzeczywiście rządy 12-letnie i dwukrotnie być, właściwie tylko raz. To niewiele, prawda? Nawet jak się nie lubi bardzo, no to wypadało mu się pojawić. No więc w związku z tym, że rządów nie sprawował osobiście, no więc musiał być namiestnik. Tym namiestnikiem była jego matka Elżbieta Okietkówna. No ale niestety w 76 roku w grudniu doszło do nieszczęścia w Krakowie. Ona przybyła z Węgier, no wiadomo, z dużym orszakiem, właśnie, z dużym orszakiem rycerzy. No i skoro pan mówi o 160, których mówi się, że zginęło, no to jakim orszak musiał być, skoro 160 zginęło, a część się uratowało, na już wybiegał w przyszłość na Wawelu, więc orszak pewnie miał ze 250 osób. I z tego, co wiemy, doszło do jakiejś głupiej sprzeczki przy jednej z bram Krakowa, gdzie wóz z sianem chcieli przejąć Węgrzy. No, nie chcieli zapłacić widocznie po prostu, czyli do rabunku miało dojść. Oczywiście wywiązała się szamotanina, to się przerodziło w bójkę, jak w takich sytuacjach często ma miejsce. I to spowodowało, że wezwano starostę krakowskiego Jaśka Kmitę, który nadjechał konno. Odpowiedzialny za porządek. Tak, odpowiedzialny za porządek. I gdzieś przypadkowo wypuszczona strzała, to znaczy przypadkowo, no pewnie ktoś kogoś chciał trafić, ale nie trafił w ten właściwy cel i ta strzała trafiła to śmiertelnie, prawda. Starostę Kmitę on zginął, no i zaczęło się. I zaczęło się, prawda. Bij Węgra. Ponieważ Węgrzy byli w mniejszości, więc ponieśli duże straty, prawda? No, naliczono się tych 160 ciał, których Węgrów pochowano, jak się nie mylę, chyba w kościele Franciszkanów, prawda? Oni tam zostali złożeni. Część uciekła na Wawel, bo to się działo w mieście, prawda? Na Wawel to osobna jednostka, prawda, w ramach tej aglomeracji. Uciekli na zamek i tam się uratowali. Elżbieta była tak przerażona tym, co się stało, że powiedziała, że już nigdy więcej do Krakowa nie... Dziękuję, tak. Tak, dziękuję, prawda, już tutaj nie przybędzie i nie chcę oglądać Polski, Polaków, Krakowa i tak dalej. Tam bardzo szybko, chyba dwa dni później, czy następnego dnia opuszczała ten Kraków. I no i cóż, no i powstał problem, kto ma rządzić w królestwie, prawda? Kto ma rządzić w imieniu króla. I padło na Władysława Opolczyka. Kolejne zadanie. On był w tym czasie, pamiętaj, bo to jest styczeń 1977 roku. Jest namiestnikiem Rusi, świetnie swoje zadanie wypełnia. No więc pewnie król wpadł na pomysł taki, że dlaczego by nie został namiestnikiem tutaj Królestwie Polskim, prawda? I wszystko by było dobrze, gdyby, to jest też taka moja teza, gdyby nie te wcześniejsze niesnaski wielkopolsko-małopolskie, które tutaj no, wypłynęły tak w pełnej krasie. One już pierwszy raz wypłynęły na tej wyprawie przeciwko Litwinom, gdzie Wielkopolanie nie pojechali. Tak. Mhm. No proszę sobie wyobrazić, król zwołuje wyprawę pospolitego ruszenia tutaj przeciwko Rusi, a oni się nie stawiają, prawda? Na wyprawę stawiają się tylko Małopolanie i Sieradzanie, prawda? Natomiast ta właściwa Wielkopolska nie przybywa. Czyli bojkot tej polityki królewskiej. A w tym momencie, jak zostaje Władysław Opolczyk mianowany namiestnikiem, no to ci zwołują taki zjazd do Gniezna, gdzie protestują przeciwko temu, no i domagają się od króla, bo wysyłają oczywiście poselstwo do króla, żeby odwołał Opolczyka. Właśnie król złamał przywilej koszycki. Pamiętajmy, że to jest 77 rok, a przywilej koszycki 74. Przywilej, który Ludwik zapłacił za to, że jedna z jego córek zostanie, prawda? Tak, będzie planował. Tak, zostanie jego następcą. I tam były różne punkty, prawda? Co król może, a co nie. I był taki punkt, że żadne ziemia, żadne starostwo nie zostanie przekazane w ręce obcokrajowca.
ale a także księcia, w tym także Polaka, ale jak jesteś księciem, to absolutnie nie. Absolutnie nie, więc żaden z książąt polskich, czy to mazowieckich, czy śląskich, w ten sposób został wykluczony, powiedzmy, z możliwości sprawozdania, sprawowania urzędów jakichkolwiek. Jakichkolwiek urzędów, jako starosta, czy jako namiestnik. Na tym się oparto, że królu, no przecież obiecałeś, przysięgałeś, prawda, myśmy ci tutaj przysięgę złożyli, prawda, za to twoja córka, czy jedna z swoich córek zostanie następcą trona, ty łamiesz to. No i co miał zrobić ten Ludwik? No nic nie mógł zrobić, prawda? Musiał się wycofać, bo albo można było to złamać siłą, ale po co, prawda? Tak. Zwłaszcza, że tamte naprężenia wielkopolskie były duże, tak. Były duże, tak. Dochodziło nawet do jakichś walk mniej więcej chyba w tym okresie, prawda? Tak, były konflikty, że były konflikty w samej Wielkopolsce między starostami mianowanymi właśnie już przez Elżbietę Łokietkównę, a wcześniej przez króla, których ci starostowie byli z Małopolski, oni byli nieakceptowani przez Wielkopolan, prawda? A teraz jeszcze im dokładają jakiegoś Opolczyka jako namiestnika. No to powiedzieli nie. Bo co ciekawe, Janusz Czarnkowa nic nie mówi o Małopolanach w tym. Mówi tylko o proteście Wielkopolan. Więc wygląda na to, że Małopolanie akceptowani, no zdali go z Rusi. Wiedzieli, że to dobrze może... Że to dobrze im służy, prawda, może im dobrze posłużyć, prawda. A ci byli na nie, prawda. No i efekt był taki, że po tych kilku miesiącach, gdzieś wczesną jesienią 1378 roku on musiał zrezygnować, bo to wszystko zaczęło się, on dostał tą nominację w 1977 roku. Trudno dokładnie stwierdzić, czy to był połowa roku, czy to była końcówka roku. Protest był w marcu 1978, no i on wtedy został odwołany. Najpierw z namiestnictwa, a potem dwa miesiące później odebrano mu Ruś. No i właśnie, no, na samym szczycie. Tak. I nagle bardzo gwałtowny spadek. No zapewne znowu nie do końca wiemy, tak jak pan profesor wcześniej wspominał, że musiało dojść do reorientacji polityki, a być może rzeczywiście ta koncepcja Opolczyka i Ludwika zaczęła się rozjeżdżać i Ludwik zaczął zauważać, że rośnie mu tam potencjalnie popularny, samodzielny książę. Zapytam może teraz o Opolczyka jako człowieka. Jak pan profesor myśli, jak on to przeżył jako człowiek? Ja myślę, że ciężko to przeżył i to no tak przypuszczam, bo próbowałem się wczuć w jego rolę, prawda, pisząc monografię, prawda, mu poświęconą. No bo myślę, że każdy z nas by trudno to przeżył, bo jeżeli się człowiek angażuje w coś, prawda, i odnosi sukcesy i wydaje się, że robi dobre rzeczy i ale niestety jest zależny od kogoś wyżej, prawda? I ten wyżej bezpardonowo odbiera ci to, co się zaangażowałeś, no to musi być ciężko. Spadek z wysokiego konia będzie bolesny. Spadek z wysokiego konia jest bardzo bolesny. W dokumencie, którym on informuje o tym Opolczyka, gdzie odwołuje go z namiestnictwa i przekazuje mu w zamian tą ziemię dobrzyńską i północne Kujawy, jest informacja, że zrobił to za radą swojej matki Elżbiety Łokietkównej. Bardzo możliwe, że tak też się stało, prawda, że ona też widziała coś, co się dzieje, jakie on ma wsparcie i trzymała rękę na pulsie, była w Krakowie, więc wiedziała, jakie reakcje możnowładztwa Opolczyk wzbudzał. Więc stawał się niewygodny dla dynastii. Nie dla, jakbyśmy powiedzieli, polskiej racji stanu, polskiego królestwa, czy polskich możnych. Nie, właśnie dla dynastii Jadwigowieckiej, bo przecież Elżbieta była matką króla Ludwika. W związku z tym tu był dla niej, to był ten cel, prawda, żeby ten Ludwik miał jak najwięcej, był, prawda, jak najlepiej postrzegany, miał największe sukcesy, a nie żeby ktoś mu w jakiś tam sposób przeszkody czynił. I, no i on zostaje przesunięty na ten odcinek tam pogranicza polsko-krzyżackiego i ja to widzę, to widać po jego bytnościach tam, po jego zaangażowaniu, że to już nie jest to. Że owszem, on się pojechał tam, prawda, no raz w roku tam się zjawiał po prostu, ale no poza tam jakimiś takimi niewielkimi fundacjami, tam wsparciem klasztoru franciszkańskiego w Dobrzyniu, to nie widać, żeby on się angażował w to. Widział, że zaangażował się najpierw jako palatyn, odwołali go, prawda? Zaangażował się tutaj w Ruś, odwołali go. To po co mu to? Zwłaszcza, że to naprawdę były biedny obszar, to obliczono, że tam dochód roczny to było 600 grzywien. To jest niewiele, naprawdę. To są niewielkie pieniądze, które on z podatków mógł tam uzyskać.
oddalone od jego tej domeny opolsko-wieluńskiej, prawda, naprawdę oddalone, no, jakbyśmy jechali dzisiaj do tutaj, jesteśmy w Dąbrowie Górniczej, ale powiedzmy z tego okręgu Śląsko-Dąbrowskiego, czy z południa Polski, gdzieś tam do Bydgoszczy, czy do Dobrzynia, to jest kawał drogi. To jest 400 kilometrów, prawda? W realiach średniowiecza, gdzie więcej taki orszak niż te 40 kilometrów dziennie nie zrobi, bo nie mówimy o szybkim przemieszczaniu się, że można zrobić tam i 60-70 kilometrów jako poseł, ale taki normalny orszak, no to te 40 kilometrów to było aż nadto, nieraz mniej. W zależności jakie były warunki atmosferyczne i możliwości drogowe. No i to widać, że stracił serce. Stracił serce do tego, natomiast zaangażował się tutaj w ziemię wieluńską, prawda? W to się zaangażował, bo to widzimy, prawda? To widzimy nie tylko jeśli chodzi o fundację tego klasztoru jasnogórskiego, innych klasztorów w Wieluniu, tego, co on zrobił, jeśli chodzi o zamki, bo tam wiele tych zamków Kazimierza Wielkiego, one zostały przebudowane przez Opolczyka. To historycy architektury, sztuki mogą powiedzieć, archeolodzy, którzy kopali, prawda, w tych zamkach. Niektóre elementy właśnie to pochodzą właśnie z tego okresu, tych lat 80., tego jego, że tak powiem, takiego rozwoju, czy może inaczej, tego zaangażowania w ziemię wieluńską w tym okresie. No dobrze, panie profesorze. Może zostawmy już Opolczyka w tym momencie największej swojej chwały, w momencie, kiedy spada z tego wysokiego konia. Mam nadzieję, że pan profesor da się zaprosić na kolejną rozmowę, by o Opolczyku porozmawiać, bo jego historia jeszcze się nie skończyła. Nie skończyła się. Jeszcze został nam ten wątek przekształcenia się go w ten czarny charakter, tak, i czarną, tak, owcę, tak, 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 rodu Piastów. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za rozmowę. Niezwykle przyjemnie się pana profesora słuchało. Jestem pewien, że widzowie również będą mieli takie samo zdanie jak ja. No nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić pana profesora na kolejne spotkanie, gdzie dalej podążymy tropami Władysława Opolskiego. Dziękuję panie Mariuszu, dziękuję państwu. Było mi bardzo miło. Jeżeli kogoś zainteresują losy Władysława Opolczyka, to się będę bardzo cieszył, bo to rzeczywiście jest bardzo ciekawa postać, o której rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, że od roku, czy ponad roku, książę ma swój pomnik w Opolu, także tak, można go zobaczyć. Tak. Bardzo się ładnie prezentuje przed zamkiem górnym w Opolu, który wybudował, więc jeżeli państwo będziecie w Opolu, to Władysława Opolczyka możecie zobaczyć prawie na żywo, prawda? Prawie jak żywo. Natomiast chętnie coś o tym okresie wojen księcia z królem polskim Władysławem Jagiellonem powiem. Jesteśmy prawie umówieni. Jesteśmy umówieni, tak jest. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym spotkaniu z historią. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jego efektem jest również, jak widzicie, podarunek od pana profesora, jego najnowsza książka dotycząca księstwa raciborskiego, co wskazuje, że będziemy mieli zapewne temat na kolejny odcinek. A jeżeli materiał Wam się podobał, to bardzo proszę o subskrypcję i komentarze pod materiałem. Oczywiście nie zapomnijcie również o postawieniu łapki w górę. Zapraszam na kolejny odcinek, który również odbędzie się w gościnnych murach Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Do zobaczenia!